Dzień dobry, witamy serdecznie w nowym roku na sektorze widzew. Dzisiaj coś, czego nie było i długo nie będzie, przynajmniej rok mianowicie plebiscyt Robotnik Rok. Zapraszam z Maciejem Winczeskim z Radia Widzew. Cześć. Z Ankiem Figlewiczem, ex widzew TV, ale obecnie weszło.com. Cześć. I z Piotrkiem Baleją, Łódź.pl. Dzień dobry. Wybierzemy sobie najlepszego piłkarza, widzewa oceniając każdego, kto zagrał co najmniej 10% minut w tym roku od 1 do 10. Suma naszych punktów stworzy klasyfikację. Zobaczymy kto był najlepszy, kto był najsłabszy. No bo żeby ktoś wygrał, to ktoś musi niestety przegrać. Oceniajcie, komentujcie. Jaka jest wasza pierwsza trójka? Pamiętajcie, że to tylko zabawa. Tutaj nie będziemy się, myślę, jakoś na noże. Nie ma nigdzie noży. W skarpetce I... mam takie odobieranie ryb, ale to nie wiem, czy wyjąć. No to tak tylko na jakieś grube ryby. Na grube ryby, to na was nie. Nie, nie ma, nie, nie ma tutaj tak. No jesteśmy... Na leszczy wystarczy. Na leszczy ale jesteśmy rybami. Nie będziemy na noże walczyć, ale tego najlepszego piłkarza myślę w formie zabawy wybierzemy. Jak to na widzewie, muszę przestawić teraz mikrofon do moich gości. Panowie, ja będę jechał od... Jedynki do dziewięćdziesiątki, dziewiątki, tak jak numery naszych Widzewiaków, chwilę sobie podyskutujemy na temat każdego piłkarza, później każdy z Was wystawi tę notę, tak jak powiedziałem, suma zadecyduje o tym, kto zostanie robotnikiem roku, w końcu mamy robotnicze towarzystwo sportowe. No i pierwszy temat, chyba taki najbardziej gorący, czyli Henryk Rawas, piłkarz, który zostanie sprzedany niedługo do MLS. No i czy on zaliczył, waszym zdaniem, rok dobry, wybitny, czy może ta forma z wiosny, która no, w całej drużynie była nie najlepsza, a Henricha też to nie ominęło? Zaważy na waszej ocenie. Ja tylko powiem, że zagrał 35 meczów, 3150 minut. Henryka Rawasa, Maciek Winczewski. Sprzedajemy go myślę, że w takiej optymalnej, optymalnej kwocie. W kwocie, której nie sprzedawaliśmy już od bardzo, bardzo dawna, bo Marcin Robak to, to, to jest ten poziom gotówki, który dostaliśmy, a Marcin był napastnikiem, za napastników płaci się też, też więcej. Hmm. Także ja uważam, że, że widzę, zrobił generalnie dobry, dobry interes, a nie zapominajmy, że, że dostaniemy jeszcze procent od kolejnych, kolejnej sprzedaży Henia, a klub, do którego, do którego trafia. No to jest klub, który sprzedał już dwóch bramkarzy do, do, na poziom Premier League, jeżeli się nie mylę, jeden na pewno, za dobre pieniądze, więc to potencjalnie będzie kolejny, e, kolejny zastrzyk. No pytanie, kogo widzę weźmie na zastępstwo, czy, czy, czy Szymański, który w bardzo dobrej komitówie z Heniem był, e, bo, bo, bo na treningach Heniu praktycznie bez, bez Szymiego, jak go nazywał się, nie, nie ruszał, no zobaczymy. Antek, czy założyłeś koszulkę, nie płakałem po rawasie, czy może jednak uroniłeś kilka łez? Dzisiaj na czarno to może faktycznie jest jakaś żałoba. To znaczy, e, świetny bramkarz. Świetny bramkarz, i nie tylko z perspektywy ekstraklasy, nie tylko na poziomie ekstraklasy, ale też jak widać, bramkarz, któremu ktoś faktycznie chce zaoferować plac w Major League Soccer i to jest chyba miara talentu tego zawodnika, miara tej jakości, jaką chęć sobą przedstawia. A, a przedstawia, no chyba co do tego będziemy wszyscy zgodni, że, że to jest to jest zawodnik, którego w swojej drużynie w Ekstraklasie chciałby mieć zdecydowana większość trenerów. I to jest bramkarz, który nawet jeśli zdarzają mu się błędy, każdemu bramkarzowi zdarzają się błędy. Daje dużo pewności, no i chyba trzeba zwrócić uwagę na to, że świetnie gra nogami. To to jest coś niezwykłego. Myślę, że no bardzo długo zostanie w pamięci nam bramka Klimka z Lechem, bo to, no to jest dowód na to, że pewne schematy są trenowane i te schematy możesz trenować chyba tylko wtedy, jeśli bramkarzem, którego masz do dyspozycji, jest człowiek, który jest w stanie posłać piłkę z taką dokładnością na głowę napastnika. Także tak, zdecydowanie to, to chyba jego największa wartość, ale też to, co mówi Maciek, no, fantastyczny zapis z procentem. Od kolejnej sprzedaży. No bo jeśli Matt Turner przeszedł do Arsenalu z, ze Stanów Zjednoczonych, właśnie z New England Revolution, jeśli przeszedł tam Giordy Petrowicz do Chelsea, teraz tam zresztą broni, to no to znaczy, że może i, i Heniek ten jakiś sen o Anglii sobie spełni. Tak on już, już raz tam próbował. Teraz wierzę, że będzie, będzie mu dane spróbować tam drugi raz i, i ta druga próba będzie dużo bardziej udana, bo ten czas w Derby był dla niego ważny. W sumie z Anglii przywiózł sobie miłość swojego życia, ale no z drugiej strony piłkarsko pewnie chciałby jeszcze tam dużo udowodnić. Strata z jednej strony, z drugiej strony no te warunki są moim zdaniem świetne. Ja chyba najbardziej zapamiętam bramkę z Legią Warszawa, gdzie Jordi dostał takie długie podanie, zrewanżował się Tobiaszowi, wtedy Henryk Rawas, Piotrek Bobek czy Rawas, twoim zdaniem, czysto umiejętnościami. Zachwycali się wszyscy Bobkiem, kiedy Rawas miał lekki spadek formy, ale chyba pod koniec roku ta tendencja się odwróciła. Nie no, oczywiście, że Heniek Rawas, no tutaj wydaje mi się, że w tym momencie nie ma żadnej dyskusji. Heniek jest bardziej równy. I nawet jeżeli ta forma była u niego trochę słabsza, to on nie schodzi poniżej pewnego poziomu. I też jest bramkarzem, który się cały czas rozwija. Bo ja pamiętam, jak Heniek przyszedł do widzewa i. I ta gra nogami, o której wspominał Antek, ona była naprawdę słaba tam po prostu to, on był takim elektrykiem, tak podpinał pod prąd wszystko, jak, jak szło mu pod nogi, że. A nie wiem, czy też zwrócić uwagę na to, że rękami też odbijał te piłki ta, zamiast. Tak, tak. Prowadzi. Miał bardzo wyprostowane te ręce. Pamiętam kilka takich, e, takich sytuacji, że posiadkarsku e, tą, tą piłkę przyjmował. E, bardzo się rozwinął w tym wszystkim. Dobra gra nogami, dużo spokoju, też bardzo poprawiona gra na przedpolu. I wbrew pozorom, to też jest cały czas bramkarz, który się rozwija, bo, bo to jest sporo przed trzydziestką. Bramkarze tak mówi się, że właśnie koło tej 30 osiągają gdzieś tam swój najlepszy poziom grać mogą dużo dłużej niż zawodnicy z pola, więc kariera przed nim jest. Ocena Henry Harowa, Piotrek. No ja dam ósemkę. Jadam dziewięć. Ja dam 9, bo uważam, że bardzo duży wpływ na drużynę. ma mocno obsadę bramki. Maciek? Ja nie będę tak hojny. Uważam, że o ile poprzednia jesień, Henia była genialna, bo robił więcej albo dużo więcej niż powinien. Wiosna mm, robił tyle, ile mógł? Nie dał jakoś tam dużo więcej tych interwencji, takich niemożliwych. Jesień z kolei ta 23 już była, już była lepsza na pewno niż wiosna, ale umówmy się, no wiosną powinniśmy skończyć się. Czy skończyliśmy na, na jednym z tych ostatnich miejsc? Tak naprawdę, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę tylko wiosnę. Jesień skończyliśmy na miejscu numer 12. Myślę, że 7 będzie uczciwa. Ja też pamiętam o tej wiosnie, dlatego dziewiątki nie dam, ale ósemka to chyba będzie taka zasłużona nota. Pamiętam też z Wisłą Poc, kiedy faktycznie mógł się lepiej zachować przy bramce Wolskiego i generalnie była taka dyskusja może nieśmiała, ale żeby wrąbel jednak został w Widzewie, i to kibice pokładali duże nadzieje w tym zawodniku, że jednak może odpali, może ale niepotrzebnie poddylić, go. Nie? Tak, tak. Nie, no... <gry> może niepotrzebnie go oddajemy, może Henio po tej słabej wiosnie, może trzeba szukać nowego bramkarza. No on jesienią odbił, mocno odbił, dla mnie to też jedna z najwyższych not w Widzewie. 32 punkty Henia Rawasa jest pierwszy, także gratulujemy. Ma numer jeden. Myślę, że zostanie bardzo długo na tej pozycji, o ile nie do samego końca. No czekasz na i po prostu? Czekam, y, tak, na i Madarandici. Zostańcie z nami, bo naprawdę <śpiewanie> będzie się działo. <śpiewanie> Luis Silva. Tutaj zacznę od Antka, bo Antek y, Ostatnio bardzo dobrze poznał naszego Portugalczyka i jestem ciekaw, czy zachował obiektywizm przy ocenie umiejętności czysto piłkarskiej. Nie zachowam. To, to może być trudne, natomiast e, czysto piłkarsko uważam, e, że ten zawodnik może dużo zaoferować drużynie na pozycji, na której widzi go ostatnio trener Daniel Myśliwiec. To jest e, inny gracz niż Andrzej Stiganiks, to jest zawodnik, który. No, pozwala po prostu widzewowi nieco przemeblować tę linię obrony. Na to samo Luis zwraca uwagę, myślę, że Andrzej się zgodzi, myślę, że zgodzicie się też wy, to to są po prostu inni zawodnicy. Inna specyfika, inne umiejętności, inne wartości wnoszą do drużyny. Chciałbym, żeby dawał jak najwięcej. Jasne, bo, bo to naprawdę świetny gość. Ale o obiektywizm będzie strasznie trudno. Więc no, chciałbym mu użyć jakiegoś pomidora przy ocenach, ale coś wymyślę. No Jeszcze masz chwilę czasu, Piotrek. Znany jesteś z kibicowania Barcelonie i tak sobie myślę, że Luis Silva w dokładnie takiej samej formacji, 4-3-3, ale grający tak jak, nie wiem, Dani Alves na przykład, czy Jordi Alba, no nie miałby łatwo, w wie, a to, że u Daniela Myśliwca ci boczni obrońcy są raczej skupieni na defensywie i skrzydłowi rzadko się cofają, bardzo często są wysoko ustawieni, no to to sprawia, że te może jakieś braki Sylwy w ofensywie są ukrywane, ale czy ty je mimo wszystko dostrzegasz i czy widzisz bardziej Sylwę na środku obrony, czy może na tej lewej stronie? Silva na środku był zupełnie niepewny. Ta lewa strona daje mu trochę więcej też elastyczności, też nie jest tak często atakowany, może się trochę inaczej ustawić. Zawsze jest tak, że jak ktoś z tego boku zetnie, to zawsze ma kogoś jeszcze za plecami, więc wydaje mi się, że to też daje mu trochę, trochę więcej pewności. I wydaje mi się, że to jest jego miejsce i to jest, jego, to jest to, czego on potrzebuje na boisku w ustawieniu Daniela Myśliwca, gdyby ta obrona działała. Właśnie na takiej zasadzie, że to są tacy półwahadłowi ci, ci skrzydłowi obrońcy. To już by było trochę gorzej, bo faktycznie te braki m, fizyczne typu szybkość, zwrotność, to już by było wtedy trochę, trochę gorzej. Teraz, Antek teraz zakrył uszy, Luis Silva tak trochę kwadratowo biega. Biega, tak. Ma takie... Y, trochę jakby Kankana tańczył, ma, ma trochę taki... Ja, za późno, za wcześnie otworzyłem. <laughs> ma trochę taki bieg. Y, w każdym razie ta lewa obrona jest już zdecydowanie, jest już poprawa. I wydaje mi się, że czasami po prostu jakoś psychicznie nie, nie dawał rady sobie gdzieś z tym, z tym środkiem obrony, że tyle od niego zależy. No to taki zawodnik jest do odpalenia. No ale ta lewa obrona gdzieś otworzyła przed nim nową szansę i myślę, że no na wiosnę będzie jeszcze z niego sporo pożytku. Maciek, dam ci za plecy, bo moim zdaniem Luis Silva, gdzie był najbardziej chwalony, czyli na przykład mecz w Mielcu, gdzie był bardzo aktywny w ofensywie, no to kiedy przychodziło co do czego, to jednak te piłki psu i następne mecze to niestety potwierdziły, że y, fajnie to się ogląda z trybun, kiedy... Lubisz takich piłkarzy, którzy naprawdę zapieprzają gdzieś, cały czas chcą piłki, biorą grę na siebie, odpowiedzialność na swoje barki, ale jednak przydaje się w tej ekstraklasie też trochę kunsztu, trochę techniki, trochę konkretu, właśnie tych liczb. No i tam zawodził przy dośrodkowaniach. Czy do tej piłki dobiegniesz i się ze mną zgodzisz, czy może powalczymy bark w bark? Znaczy, ja pod kątem Luisa też pamiętajmy, że to jest zawodnik, który był sprowadzany do innych zadań, które zostały im powierzone. E, czy to przez trenera jeszcze Janusza Niedźwiedzia, czy przez trenera Myśliwca, dlatego że my kadrę mieliśmy budowaną e, w taki sposób, jaki graliśmy przez ostatnie dwa, dwa lata, czyli na trójkę środkowych obrońców, i, i, i od razu został wrzucony na, na środek obrony. Jak grasz pół lewego, to jeszcze masz tych dwóch, którzy są w stanie Twoje błędy gdzieś nad, e, nadrobić, gdzieś e, tą piłkę posadną za plecy, e, którą próbujesz mi posłać, m, zabezpieczyć. W momencie, kiedy grasz już na dwóch stoperów, to wygląda to trochę inaczej. I zgadzam się z tym, co mówił Antek, że oni będą zmieniać się, jeżeli nie przyjdzie nikt na, 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 na lewą stronę, a. A z tego co słyszę to raczej nie. W zależności od tego, z jakim rywalem przyjdzie nam się mierzyć, bo jeżeli my będziemy grać tak, jak graliśmy z Lechem Poznań, czyli z zespołem, który te boki ma mocne, to raczej będziemy starać się w pierwszej kolejności zabezpieczyć zagrożenie, które gdzieś w przypadku na przykład Lecha Baluła miałby stwarzać i uważam, że w tym meczu Luis, to był najlepszy mecz Luisa w Widzewie. Według mnie, o tym gdzieś tam kiedyś rozmawialiśmy, nie do końca się wtedy zgadzaliśmy, Baluła nie zrobił w tym meczu nic i nie bez powodu był jednym z pierwszych zawodników, których ówczesny trener van der e, zmienił. Natomiast w momencie, kiedy przyjdzie nam się mierzyć z rywalami, którzy nie będą grali tak otwartej piłki jak Lech, to wtedy raczej będziemy korzystać z usług, z usług Cyganixa, który jest zawodnikiem też o, o inklinacjach dużo bardziej ofensywnych niż, niż, niż Lewis. Okej, zaczynamy z notami. Antek? Ale ciężar. Musiałem głębszy <laughs> wdech wziąć. Rzucam piątkę. Czwóreczka. Zgodza się z piąkiem czwórka. W sumie, jak sobie pomyślę, że grał tylko pół roku, i te pół roku też nie były takie wspaniałe, to nie będziemy tej poprzeczki wysoko podnosić, kończy u mnie z czwórką. Mateusz Żyro. no to zaczniemy od Piotrka. Czy to jest Twoim zdaniem dobry stoper? Ratował czasem nas, jak te kontuzje, gdzieś kartki się pojawiały, to jednak swoje miejsce. Nie znalazł. Wiosną od Mateusza y, Żyro lepsza była chorągiewka, która stała w rogu. Była pewniejsza, skuteczniejsza i odebrała więcej piłek, popełniła mniej błędów. Wiosną Mateusz Żyro Ach. był dramatycznym zawodnikiem, który nie potrafił wyprowadzić piłki, który się obcinał, który robił niebezpieczne faule. Y, i trochę nie wiedział, co robi na boisku. Y, jesienią y, Mateusz Żyro, kiedy wszedł za y, Serafina Szotę i z profesorem jest świetnym zawodnikiem, gra naprawdę bardzo dobrze. Jasne, zdarzają mu, się, zdarzają mu się jakieś tam pomyłki, ale jest naprawdę bardzo dobrym stoperem, który niejednokrotnie ratował zespół, który strzelił ważną bramkę. No, jest taka mocna zmiana. Jest taka mocna zmiana, chociaż, tak jak wspomniałem, ta wiosna była jak dla mnie ciężką katastrofą, bo tam, no tam w ogóle wszyscy grali, grali słabo, ale... No ale pamiętam, że Mateusz Żyro strasznie mnie zawiódł, bo on jak przyszedł do Widzewa, to, to grał naprawdę fajną, fajną piłkę i mówię sobie, wow, w końcu jakiś młody, fajny stoper, który się nie boi wyprowadzić piłki, nie boi się wyjść nawet do, do połowy boiska, gdzieś rozegrać, no a później zaliczył tak niesamowity zjazd, że, że po prostu po ludzku było mi, było mi przykro. Teraz znowu jest, jest w formie, fajnie się go ogląda. Jest pewny na boisku, wie co robi, dyryguje kolegami, no i oby, tak dalej. Tak jak czasem zdarza mi się męcze dwóch różnych połówek, to tutaj po prostu dwie różne, dwie różne połówki. Ja zwykle, jak patrzę na, na jakiegoś piłkarza, to jednak staram się widzieć to, jaki on ma potencjał. To co on może dać najlepszego, bo chyba zadaniem generalnie trenerów piłkarskich jest to, żeby wydobywać z nich to, co najlepsze. I, i, i fajnie widzieć, że ktoś może być o wiele lepszy niż nam się wydawało jeszcze pół roku temu. To, 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 to po prostu zawsze cieszy i to chyba trzeba uznać za progres. Może nawet nie za progres. Cały czas ten Mateusz Żyro był, mógł być dobry. Tylko dopiero coś się w nim obudziło. To jest jak z Zielińskim: no po prostu wstał, któregoś w momentu pstryknęło i, i mamy dużo więcej z niego pociechy. Fajnie też działał w duecie z Chłanem i Bizą. To bardzo fajnie funkcjonowało, bardzo dobrze. Cieszy, cieszy chyba to, że, że wygląda dużo lepiej niż na wiosnę. Tak naprawdę, od kiedy jest trener, myśliwiec najwięcej zyskał i, i bardzo duży progres na pewno. Obaj współpracowali ze sobą, mając tam, gdy Mateusz miał już 15-16 lat, więc już też kawał czasu temu. Natomiast ja się też zastanawiam, pod kątem oceniania, czy oceniamy względem innych piłkarzy Ekstraklasy, czy oceniamy zawodników tylko jakby patrząc na, na wizę. Ja jakby oceniam w ten pierwszy sposób, bo gdyby to jakby patrzeć tylko na wizę, no to no to pewnie te oceny o 1 dwa oczka byłyby u wszystkich. Wszystkich Dałem wam pełną dowolność, żeby zobaczyć, co z tego wyjdzie. Także nie będę wam sugerował nic. To jest najlepsze, jak ustalamy zasady gry w trakcie gry. To, <coughs> ta, to jest... I grawa był na początku. Ta, więc ta, 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 wiesz, to nie jak, jest program. Y, myśliciel roku ani filozof, tylko robotnik, i my też tak trochę. Tak, to jest trochę jak yes, ludzkiego rozumu. Zasady się tworzyły w trakcie. <coughs> I to właśnie jest dal. To jest właśnie dalej. Ale <coughs> dobrze się bawicie, mam nadzieję i <coughs> jedziemy dalej. <coughs> Połóweczki możemy dorzucać. Po programie. <laughs> Okej, okay, to piąteczka ode mnie. Antek? Ja też daję pięć. No i tu będziemy zgodni pięć. No to piąteczka panowie, bo u mnie też Ciut lepiej niż Silva. To ja tak mentalnie tylko powiedzmy w serduszku połóweczkę zapisuję, bo miało być pięć i pół, ale skoro nie połówki po programie, to. Piotrek, zaznaczyłem. W zasadzie pogrubiłem tą piątkę, więc jak będzie Żyro okay. miał... Z kimś równo, to, to rozumiem, że wtedy podbijemy. Ten, plus, ten plus będzie dużo ważniejszy. Czy Takie w serduszkach. W pamięci. Mam dużo połówek w pamięci. Gruba ta piątka. Prawie jak ja. Serafin Szota w 2022 roku wchodził do Widzewa bardzo powoli, ale jak już się rozgosił łokciami, rozepchnął, to faktycznie był pewnym punktem zespołu. Kontuzja te plany pokrzyżowała. Uwielbiam go za, za te emocje, które pokazuje w trakcie, w trakcie meczu. My wielokrotnie gdzieś tam rozmawiamy sobie o tym, że mamy wrażenie, że ci piłkarze są zagrzeczni, że, 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 że gdzieś tam brakuje kogoś, kto, kto może krzyknąć, może huknąć, na, na, żeby pobudzić partnerów. Mam wrażenie, patrząc po, tych, po tym, jak bardzo cieszy się Serek po udanej interwencji swojej czy, czy, czy kolegi z linii, z linii obronnej, że on docelowo mógłby być potencjalnie taką, taką osobą. Widać, że. że, że Żyje tym, tym meczem, a te, mówię, to, to są prawie jak ciszynki po postrzelonych po po bramkach. I według mnie, jeżeli będzie zdrowe i solidnie przepracuje ten okres, okres zimowy, to on będzie partnerem dla, dla Juana Ibizy w, w tej dwójce. O ile zostaniemy przy dwójce, a wszystko na to, na to w, wskazuje. Ciekawy jestem, jakie decyzje podejmie trener Myśliwiec, bo jeszcze Stali Rzeszów miał, miał taką sytuację, gdy. Yy, powiedział wprost zawodnikom, to jest numer jeden, i jeżeli nic złego się nie wydarzy, no to, to, to musisz się pogodzić z rolą rezerwowego, i zobaczymy, jak, jak to będzie wyglądało zimą. Komu, jeżeli w ogóle powie, to, to komu, któremu ze stoperów, że przez jeden. Ostatnio, jak aktualizowałem tę cechę trenera myśliwca, to, to jeszcze powiedział, że takiej stałej hierarchii w nie zbudował, ale może zimą yy, to faktycznie nastąpi antek z Chyba jedyny taki moment, w którym. Ja nie miałem do niego pełnego zaufania. To były derby łodzi, gdzie zagrał troszkę, mam wrażenie, elektrycznie. Z Patrykiem Stympińskim często te piłki wybijali gdzieś niepotrzebnie na ośle i te całe derby stały się przez to nieco nerwowe. Ale tak, generalnie, bez zarzutu, chyba do serka. Wydaje mi się, że tak. Trudno mieć zarzuty do kogoś, kto bardzo dużą część sezonu taki dobry moment właśnie stracił przez uraz. To jest raz, dwa, no, ja kojarzę cały czas Serafina z tego, że on po prostu był tak po ludzku zły na to, że, że ta kontuzja się przytrafiła, że ten los sprawił, że on siedzi na trybunach, a nie może z kolegami biegać po boisku. No, to, to na pewno są trudne, niefajne momenty. No, generalnie Serafin może mieć dużo do zaoferowania. Ja się cieszę, że udało mu się pokazać coś, coś więcej i z tego piątego stopera stał się kimś ważnym dla Widzewa. Piotrek, ja mam takie wrażenie, że Serafin Szota był bardzo dobry, jeśli chodzi o indywidualny występ, patrzysz na Serafina Szotę, nie mam się do czego doczepić, ale z drugiej strony każdy narzekał, że gra defensywna Widzewa, to zwłaszcza wiosną, była jakaś no niezbyt wyjątkowa, no i tak sobie myślę, że może są takie błędy, których na pierwszy rzut oka nie widać, a jednak e, przyczyniały się do tego, że cały obraz gry obronnej Widzewa wyglądał, jak wyglądał. Twoim zdaniem Serafin mógł w tym maczać palce, czy niekoniecznie? Oczywiście, że tak, jakby Obrona jest tak specyficznym ustawieniem, że wszyscy zawodnicy muszą prezentować się dobrze, bo jeżeli ktoś się wyłamuje, no to cierpi już na tym cały blok. To jest trochę inaczej niż, niż w pomocy, gdzie zawsze można jakoś tam łatać, coś, coś gdzieś przesunąć, tu ci wyjdzie obrońca. Oczywiście ta, ta indywidualna postawa jest bardzo ważna, no ale jeżeli defensywa nie stanowi jedności, no to wtedy jest, jest już problem. Ja pamiętam taki moment, jeżeli chodzi o Serafina Szotę, to była ta pierwsza jesień ekstraklasowa, gdzie no, pojawiały się głosy, że skoro Jan Bednarek jest w reprezentacji, to czemu nie Serafin Szota? Jeżeli powoływany jest Artur Jędrzejczyk, to czemu nie Serafin Szota, który miał wtedy świetny okres? Więc faktycznie, jak on już wszedł, do tego składu, to, to robił naprawdę dobrą robotę i bardzo żałuję tej kontuzji, bo no jestem ciekawy, czy by to, to utrzymał, czy gdzieś by się z tym, z tym wszystkim rozwinął. Nie ma tych połówek, ale ja ją sobie gdzieś tam też w głowie zapiszę 5,5. No, pewnie byłaby szóstka, gdyby, gdyby był zdrowy, to nie sądzę, że, że oddałby miejsce Mateuszowi, ale, ale skoro tych połówek nie ma, albo będą po programie, to, to, to piątkę. Antek? Ja znowu robię typ Beatę bo 6. Ja podzielam, może wtrącę się między ciebie a Piotrka, też dam szóstkę, bo lepiej jest nie grać niż grać słabo, a to odróżnia chyba szotę od jury, jeśli chodzi o cały rok. Piotrek? Ja będę Andrzejem Grabowskim i też, też wysoko dam szósteczkę. Ta kontuzja oczywiście, że ma wpływ, to jest część, część życia piłkarza i, i pewnie gdyby nie ta kontuzja byłoby siedem albo i osiem, jeżeli by tą formę utrzymał. No tak to nie widzieliśmy go, więc więc zostajemy przy tym Basicu z Football Managera. Szósteczka. Zaczniemy od Antka, temat Juliana Szechu. To był piłkarz, który dla mnie był świetny na starcie, jak wielu piłkarzy Widzewa, a później coś się stało. Pytanie co? No ty masz chyba tak, że jesteś bardzo optymistyczny zawsze I jak ktoś przychodzi, to zawsze jest świetny na starcie. To, to musi być jakiś Maradona, skoro wybrał Widzew. <grym> Ja już go lubię. Chyba tak jest. To znaczy, myślę, że cały czas ma ten sufit dużo wyżej niż my go na ten moment widzimy, że to jest zawodnik, który może dużo potrafić. Były takie momenty, takich błysków, ale mówiąc momenty, mam na myśli dosłownie momenty. To były punkty w czasie. Jedno przyjęcie piłki, jedno podanie, podania, jeden zwód. Dużo. Jakość podania zagranie, jakieś pomysły na akcję. Dosłownie punkty w czasie. W których myślimy sobie, hej, ten albańczyk ma fajne papiery, on może faktycznie coś dobrego robić. No i te punkty jakoś nie, nie łączyły się ze sobą, to, to nie, nie, nie tworzyło odcinków w ostatecznym rozrachunku i. Chyba czuję trochę niedosyt w związku z tym. No, oczywiście, teraz ten uraz, no też w sumie ten uraz złapany w dosyć kuriozalnych okolicznościach. Bo Zdaje się, że, że dobrze, że tylko, yy, tylko Julian Szechu ze starcia z Andrzejem Ciganiksem wyszedł poturbowany, a nie też Łotysz. No, myślę, że mogliśmy liczyć na dużo, na dużo dużo więcej I, i nie wiem, czy to jest miejsce, w którym Julian Szechu może dać dużo, dużo więcej. Że może gdzieś jest yy, problem aklimatyzacyjny, to też jest yy, dosyć cichy zawodnik, więc. Yy, może być po prostu tak, że nie odnajduje się tutaj, bo też nie czuje się tutaj najzwyczajniej w świecie bardzo dobrze i bardzo swobodnie. Los to figlarz, jeśli to naprawdę będzie puenta jego występu w Widzewie. To, to kopnięcie Andrejsa Cyganiksa. Julian Szechu w Widzewie, środkowy pomocnik, który ma błysk, ale poprzedzony i następuje po tym błysku. No Coś, co trudno nazwać poziomem ekstraklasowym. Jakieś takie dziwne podanie do nikogo, jakiś taki brak koncentracji, czy ten piłkarz jest Najgorszy pod względem mentalnym, twoim zdaniem, Piotr? I nie wiem, czy ten czas, trudny czas z Januszem Niedźwiedziem gdzieś tak na niego wpłynął, że on teraz faktycznie ma, ma jakieś problemy z tym, żeby dobrze czuć się w Polsce i w Łodzi. W wieloni by błyszał, na pewno. Jest taka możliwość, może, może gdzieś tam to te, te rubierze Polski gdzieś by go tam wyciągnęły. W każdym razie, Antek mówił o tym suficie, tylko ja mam takie wrażenie, że to jest bardzo szklany sufit dla, dla szechu. No nie tylko go przebijać. Wydaje mi się, że on go nie przebije. Ja pamiętam, że bardzo długo miałem nadzieję, że to jest bardzo dobry piłkarz, bo Czech miał cechy piłkarza, który, którego widzę potrzebował, czyli do, potrafił się przepchnąć, uderzenie z daleka przede wszystkim, bo pamiętam, że widzę, w pewnym momencie miał duży problem ze strzelaniem bramek z pola karnego. On miał tą decyzję, potrafił podać i to gdzieś zniknęło i tych, nawet tych takich punkcików, o, o których też Antek wspominał, już teraz nie ma. Liczyłem na to nowe otwarcie u trenera myśliwca, że odnajdzie się jak żyro, no ale z meczu na mecz było gorzej tak naprawdę i on dostawał te minuty i nic z tymi minutami nie robił, lub tak zbierał do koszyczka i w sumie no, nie, nie widzę przyszłości za bardzo. Maciek siedem strzałów jesienią, Juliana Naszechów w Ekstraklasie. I to jest jedyny piłkarz, który nie oddał żadnego strzału celnego. Chyba dobrze płytuje Najlepszy. Czas Juliana Szechów w Widzewie to są pierwsze dwa tygodnie po jego przyjściu. Natomiast, no, tak jak mówiłam, tak zawodnik, który w zasadzie jest trochę, mam takie wrażenie, poza grupą, e, który tu nie do końca dobrze się chyba czuje. Myślę, że tak, że, że to już, to był ostatni występ parłańczyka w koszulce Widzewa i, i wszyscy chyba z tego powodu będą, będą zadowoleni. I on, bo będzie mógł wrócić do siebie i odbudować się w swojej lidze. I, I widzę, bo zejdzie, z, zejdzie zawodnik z kontraktu i to taki zawodnik, tak jak mówię, który nie wniósł jakoś dużo uśmiechu do szatni i, i, i który nie dał nam tego, czego oczekiwaliśmy. Nie dał i, i, i tyle. Ja zacznę chyba oceny. Czwóreczka dla Juliana naszego Piotrek. Trójka. Ja powiem cztery, ja chyba nie będę dawał niżej. Między 3 a 4 też, też, też tak czuję. Grube 3 wstaw. Tak, ja wpiszę się w tą rolę na Hejtera, więc wpiszmy 3. Zagrał tyle samo, minut co Luis Silva, chociaż grał cały rok, więc to też o czymś świadczy. U mnie taka sama nota jak u Portugalczyka. Mato Milosz, prawo obrońca naszych marzeń, czy jednak niekoniecznie Piotrek Baleja. Niekoniecznie marzeń. Też mam takie poczucie, że to wahadło zupełnie mu nie odpowiadało. Prawo obrona zdecy zdecydowanie bardziej mu leżała. Też wydaje mi się, że kilka punktów e, zyskał pod Danielem Myśliwcem. I kontuzja. I, I pewnie znowu ciężko będzie wracać. Także no pewnie, pewnie część z pieniędzy, pieniędzy z Rawasa pójdzie na to, żeby zdrowy już mato miał z kim konkurować na tej, na tej prawej obronie. I oby to gdzieś go też podniosło i zaczął grać jeszcze lepiej. Trzy asystanty w tym roku, jedna piękna w meczu z Legią. No, dobra ta dorzutka. Jeśli już mówimy, no nie, nie tylko ta jedna, generalnie, no to jest ktoś, kto. Faktycznie może dawać z przodu najwięcej, jeśli chodzi o tych zawodników, których możemy wystawić na prawej obronie. Mam wrażenie, że, że zaskoczył nas na plus. Po prostu to, to jest taka, taka fajna wartość dodana. Jeśli przychodzi zawodnik, oczekujesz że mniej od niego niż on dawa, on ostatecznie daje, daje faktycznie choćby te trzy asysty, tak? Natomiast daje coś więcej niż sobie się wydawało, że będzie mógł wam, nam zaproponować. I tyle. A dla mnie te trzy asysty to, to nie jest jakiś wielki szał. Ja oczekuję od zawodników, którzy grają Amatogra bardzo ofensywnie, e, bardzo wiele tych piłek gdzieś stara się posyłać polekarne, to oczekiwałbym lepszej skuteczności w, w trafianiu w partnerów. Eee, także ja tu się akurat z Antkiem nie, nie zgodzę. Ja oczekuję zawodnika, który nie tyle będzie konkurował, co wygra rywalizację z Mato. Swoją drogą, to nie wiem, czy pamiętasz, no, byliśmy obaj świadkami kontuzji Mato, i czy, czy wtedy spodziewałbyś się, że to jest kontuzja, która go wyłączy? Ja myślę, że ktoś go nadepnął, po prostu sobie schodzi bez buta. I... I potem założył Adidasa, poszedł w kółeczko, podziękować tam za trening, podsumować sobie zawody. Ja byłem przekonany, że on w tym meczu. Kolejnym już zagra. To także... ja wam powiem pęknięte śródstopie. Chyba tak. miałem 13-14 lat, dograłem mecz na boisku, połaziłem z tym dwa dni, no i przestałem się mieścić w trampka. Po prostu przestała mi wchodzić noga. No, okazało się, że, że to jest naprawdę poważna rzecz, że to może się kiepsko zrastać, mm -hmm. że potem może zostawać blizny na kości. Trzeba naprawdę chuchać na zimne przy czymś takim, więc to no, faktycznie ten początek mm -hmm. mógł się wydawać bardzo, bardzo szybko. No, zresztą nawet mówił, że chyba gdzieś tam trochę boli, ale do... lekko kulał idąc w stronę środka boiska. No, tak jak mówisz, no, to, to, to nikt się tego nie, nie mógł spodziewać. Piotrek Nota 5. Cztery. Pięć. No i Dawid Tkacz. Dla mnie rozczarowanie. Dla ciebie, Maćku? Rozczarowanie. Eee... Dziękuję. Teraz Antek. <noise> <noise> Merytorycznie dziękuję. Możemy przejść <noise> dalej. Pewnie wszyscy sobie trochę więcej obiecywaliśmy po, po młodzieżowcu, szczególnie po tych dwóch bramkach, które strzelił w poprzednim sezonie. Jednemu. Wiemy gdzie. Tak, tak. Wiemy gdzie, wiemy komu. I tak, no Tkacz duże rozczarowanie, ale z drugiej strony mówię, no to jest jeszcze młody zawodnik, który też pewnie będzie, może nie ogony, ale będzie raczej tym zawodnikiem, który będzie zawodnikiem wchodzącym. Widziałem dużo złości na treningu, widziałem dużo takiej podrażnionej ambicji, to dobrze. Niech się młody zdenerwuje, niech, niech szarpie, niech walczy o ten skład, ale jakoś się na boisku jeszcze nie pokazał. Mówimy o zawodniku młodszym od Ignacego Dawida, od Filipa Przybułka, zawodniku młodszym od Filipa Zawackiego. Od Adama Dębińskiego, od tych wszystkich graczy, którzy też gdzieś wchodzili z Akademii, to jest nastolatek. To, 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 to cały czas jest jeszcze bardzo długa droga przed nim, to, to nie jest też taki, mam wrażenie, typowy młodzieżowiec ściągnięty dlatego, że potrzebujemy młodzieżowca. To nie jest ten yy, młodzieżowiec na sztukę, który, który przyszedł, bo ma ostatni rok bycia młodzieżowcem, kogoś szukaliśmy, żeby był w miarę ograny, doświadczony, przychodzi. No nie, no to chyba miała być taka melodia przyszłości i to moim zdaniem nadal jest po prostu melodia przyszłości. Fajnie, żeby się tutaj rozwijał, no bo mówimy o zawodniku bardzo, 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 bardzo młodym. To jest jeden z tych zawodników, na których patrzysz i myślisz sobie, Jezu, jestem stary. Melodia przyszłości, ja nie mówię że fałszuje ta melodia, ale trudno mi dostrzec w takich konkretach, w tym, co występuje. No, wieku nie wnosi na boisko, tylko, tylko te umiejętności piłkarskie. No to ciężko mi za coś go dobrze ocenić. Czysto piłkarsko. Ja nie skreślam Dawida Tkacza, ale surowo chyba będę oceniał to, jak, jak gra. Nie wiem, czy się zgodzisz. Też jestem daleki od tego, żeby, żeby go skreślić. Mniej więcej tak daleko jak od tego, żeby go dobrze ocenić, bo, bo faktycznie tak jest, młodym zawodnikiem może się rozwinąć, ale takiego błysku, takiego jakiegoś konkretu fajnego, czegoś, co by go wyróżniło, zabrakło po prostu. I, i wydaje mi się, że no jest, to, jest to jakiś tam problem. Ale dobrze, że tak jak wspominaliście, ta, ta podrażniona ambicja jest na treningach, także może jeszcze gdzieś tam, gdzieś tam szarpnie i nie tylko wiek będzie tą dominantą, która go wprowadza na boisko. Winczu, ocena? Trzy. Antek? Cztery. Piotrek? Cztery. A ja teraz zagram Iwonę Pawlowicz i powiem dwa. Czysto piłkarsko, dwa. Ale nie skreślam absolutnie tego chłopaka, niech się rozwija, niech się może nawet na mnie zdenerwuje, niech mi udowodni, że G się znam na piłce. Trochę więcej emocji chyba będzie zbudzała postać chyba, która zbudza najwięcej emocji. Teraz padła na mnie? Teraz padło na ciebie. Jest tak się nie robi. Możesz po hiszpańsku. Jordi mm, Sanchez. Nie będzie po hiszpańsku. Możesz machać rękami. Nie, też możesz, nie będzie tego, tego hiszpańskiego. Możesz śpiewać piosenki o Realu Madrid, niezbyt spoglądam. Jak <śm> Jordi po treningu. Bardzo trudny okres Hiszpana w Widzewie. Bardzo dużo problemów w jego odbiorze. Też z perspektywy kibica, z perspektywy mam wrażenie trenerów, chociaż też uważam, że oni widzą trochę więcej. Ja myślę, że będę musiał oceniać przez pryzmat rywala, który wreszcie się dla Jordiego pojawił i. Mam wrażenie, że zaczynał w tych ostatnich miesiącach wyglądać od Jordiego lepiej. Mam wrażenie, że w wielu takich taktycznych aspektach po prostu dużo lepiej odnajduje się Bośniak. że Bośniak ma do zaoferowania w grze kombinacyjnej, w sytuacji, w której widzę, nie dominuje w spotkaniu, ma do zaoferowania dużo więcej. Trochę więcej widzi, trochę lepiej sobie radzi z ustawieniem na boisku. Jordi nie ma tych aspektów taktycznych. Tak wypracowanych. On jest szybki, on kiedy trzeba, to dobiegnie do piłki granej za linię obrońców. Tylko rzecz w tym, nie wiem ile było spotkań, w których widzew mógł zagrać długą piłkę za linię obrońców kimś innym niż rawasem, że ktokolwiek inny mógł posłać taką piłkę na ustawionego rywala. Właściwie to, to, to już nie ma takich, takich meczów. Widzę, już przestał tak grać. Widzę, wchodząc do ekstraklasy, mógł z Jordiego Sancheza, z jakiejś jego dynamiki czerpać korzyści. Teraz tych korzyści jest dużo, dużo mniej. To może wzbudzać frustrację, to może wzbudzać, to może powodować pewne problemy jego z grą na boiskach Ekstraklasy i myślę, że to jest główny przyczynek do tego, że my też oceniamy go dużo bardziej surowo. To, że nie ma już warunków do tego, żeby Jordi wykorzystywał swoje atuty. Te atuty nadal są, to są te same atuty, które nas w pewnym momencie jego gry dla Widzewa zachwycały, ale też te same atuty po prostu blakną przy grających inaczej w, przeciwko widzowi rywalom. I tyle. Moim zdaniem jednak jest to wada naszych pomocników, a nie koniecznie samego Sancheza, bo faktycznie tych piłek jest e, bardzo mało. Nie wiem, Piotrek, czy się zgodzisz, że, że móg, mógłby być ten serwis lepszy? To jak jeszcze zanim Piotrek przyszło. rzuci, to nie tyle wada Sancheza, co bardziej jakby zaleta tego, jak wychodzi na nas rywal. Mhm. Sprowadzaliśmy zawodnika, który. Mhm. Trochę trącił amatorszczyzną. To się mogło podobać, bo on był taki właśnie trochę naturszczykowaty w tym, w tym co robił, taki trochę nieokrzesany. I to jest czasami fajne u piłkarza, że, że on to, jeżeli to potrafi wykorzystać i e, oczywiście zachowując wszelkie proporcje. Pamiętamy kiedyś był taki fajny Brazylijczyk Ronaldinho, który zasadniczo niespecjalnie miał pojęcie o taktyce, ale był świetny. E, I wydaje mi się, że. E, Jordi nie ma pojęcia o taktyce, ale jest słaby. I. To jego bieganie, to, to, to czasami że no jemu się wydaje, że jak on stoi już sam, no to znaczy, że ta piłka już w tym momencie powinna być, być u niego niezależnie od tego, jak jest ustawiony partner, czy ma możliwość podania na niego, czy nie. Pamiętajmy też o tym, że Sanchez ma na koncie spektakularne flopy, jeżeli chodzi o sytuację sam na sam strzały i tak dalej. Trochę tego by się, by się nazbierało. Myślę, że, że taką niezłą kompilację moglibyśmy z tego zrobić. Nie jest to Napastnik, którego, m, który może zagwarantować widzewowi odpowiednią jakość, jeżeli widzew chce się rozwijać. Winczuk zgadzasz się? Nie, ja uważam, że gdyby nie głowa, to albo inaczej, gdyby głowa nadążała za umiejętnościami, które Jordi ma, to nie byłoby go w widzewie, bo to jest zawodnik, którego można sprzedać dużo drożej niż, niż Henia Ravasa. No Jordi jest najlepszym naszym napastnikiem. Ma szybkość, technicznie jest dobrym zawodnikiem. No niestety ta głowa, bo trochę pochwaliłem Hiszpana, ale w zasadzie niestety nie ma, nie ma za co. Bo, bo jakby ocena będzie stosunkowo surowa a według mnie. Dużo więcej wymagam od niego, bo wiem, że ma dużo większe dużo umiejętności. Ja rzucam aż piątkę. Aż piątkę? Uważam, że aż piątkę, bo jak usłyszałem, że jeden będzie surowy i drugi będzie surowy, to uważam, że to jest aż. Ale obronię się, jak będzie trzeba. Piotrek? No, daję też aż piątka, bo skoro dałem tkaczowi czwórkę, to nie mogę dać Jordiemu też czwórki, bo to byłoby krzywdzące, więc to jest aż piątka. Cztery. Myślę, że jakby Jordi Sanchez zachowywał się tak, jak i Madrondicz, bo nie ukrywam, wszystkich to frustruje, jak on się frustruje, to byłby oceniany, myślę, dużo, dużo wyżej. Gdyby dokładnie tak samo grał, a jednak mimo wszystko gdzieś ten antruaż wokół niego był inny. Ale ode mnie siódemka. Potrafił być fenomenalny potrafił być fatalny. Ale jednak te przebłyski, jak mówiliśmy o Julianie Szechu, no to w Sanchezowi złożyć Danza Goudoro Remix. Osiem bramek, cztery asysty w tym roku. A może za wysoko, ale jeśli tutaj było surowo, to, to pewnie może trochę mu podciąga. Juliusz Letniowski. No nie, Julek nie dojechał po tej kontuzji jeszcze w pierwszej lidze. Przestał później dojeżdżać gdziekolwiek. Wydaje mi się, że coś tam się bardzo złego zadziało. Był to piłkarz, który ma papiery, nadal ma papiery, bo jest technicznie bardzo dobrym zawodnikiem, uważam, ale czegoś tam, czegoś tam brakuje i po tym, po tym zapaleniu spojenia łonowego tam zadziało się już też bardzo dużo złych rzeczy. Także ta, ta ocena ode mnie będzie, będzie bardzo niska, bo Julek na boisko wnosił tylko i wyłącznie nerwowość i kiepskie podania do tyłu. Chyba najbardziej frustrujący piłkarz widzę wiosną. Chyba tak. Ja też dużo oczekiwałem sobie, po Julku. Szczególnie mając w pamięci jeszcze występy w pierwszej lidze w Arce, wcześniej w Bytowi, czy, czy nawet ta jesień w Widzewie, ale to też w pierwszej lidze. I w zasadzie po, po, po tej jesieni w pierwszej lidze on już nie wrócił na ten poziom, od wiosny licząc. Bardzo duży zawód, jeżeli chodzi o moje oczekiwania względem, względem jego, chociaż już nie w tym roku, bo powiem szczerze, że od, od początku tego roku już nie miałem żadnych oczekiwań względem Julka. Piotrek mówił, że wprowadzał na boisko, wnosił na boisko dużo nerwowości, ja bym powiedział, że nawet nie to. On wnosił na boisko, nie wiem, ze 40 kilo i, i ode mnie dostaje 3. Pała. O, bardzo no mocno. No dawaj, bo teraz, teraz się licytujecie, który jest bardziej cięty. Nie. Minus dwa! <laughs> Bez byłem 500. Yy, półtora yy, liczby żadne jeden. I ja też dam trzy. Tak jak Antek. Ja też dam Ale trzy. Za bramkę z piastem Gliwice. Dziesiątka, która Julka zastąpiła, czyli Fran Alvarez. Wzbudza kontrowersje, bo jedni uważają, że to jest świetny środkowy pomocnik, który nie traci piłek, który gra na bardzo wysokim właśnie tym procencie celności podań. Z drugiej strony te podania często są wszerz do tyłu, hamują czasami akcję, w którym obozie jesteś. Mm. Fran Alvarez bodaj 8 bramek i 5 asyst. Taki wynik po jesieni zanotował na moim sejwie w najnowszej edycji Football Managera. No, w życiu e... trochę gorzej, bo trzy bramki i asysta, ale to też nie no to jest... Ale jak osiem i pięć, to bardzo blisko <laughs> jest. Ale to są, to też nie są jakieś tam dramatyczne liczby, biorąc pod uwagę fakt, że pan przecież też był wyłączony przez, przez jakiś czas, też złapał kontuzję. Fajne, fajne wejście i mm, bramka... To raz, ale zachowanie przy bramce Patryka Stępińskiego, to przepuszczenie piłki pomiędzy nogami, to, to, to asysta dla mnie taka, która powinna się liczyć, a się nie liczy. Zastanawiam się, czy tych asyst nie byłoby troszkę więcej, gdyby partnerzy w niektórych momentach nadążali za myśleniem Frana. Antek, jesteś Team Alvarez, czy Team, może grajmy trochę bardziej do przodu? Ja generalnie jestem Team, to przepuszczenie piłki. Spuszczam nie połamice. Generalnie wejście Alvareza z buta w Ekstraklasę, z buta do Widzewa, myślałem sobie, jest. wow, a, a, ale tu przyjechał zawodnik do Łodzi, ale będzie z niego pociecha i, i myślę, że będzie z niego pociecha, a nawet jeszcze większa niż, niż jest. To jest dobry gracz, to jest, to jest zawodnik, tak jak powiedziałeś, jeśli zastępuje letniowskiego, jeśli to jest dziesiątka za dziesiątkę i patrzymy na to w ten sposób, to no, no jest to progres, tak? To jest to po prostu dobry, dobry piłkarz, i, i mam wrażenie, że możemy faktycznie liczyć na więcej trochę od niego. Jeszcze jeden fajny moment, nie przypomnę sobie, który to był mecz, ale Alvarez, którego łapią skurcze, leży na murawie. Próbuje się podnieść, ale te skurcze cały czas są i gdzieś koło niego jest piłka. On jeszcze tę piłkę trąca, mimo że obok są rywale. On cały czas, cały czas walczy, chociaż to, to, to ciało już odmawia posłuszeństwa. Piłka dociera, dociera do kolegów. To, 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 to taki fajny pokaz tego, że ten zawodnik chce, chce dawać więcej, no po prostu fajny pokaz tego jego charakteru, który na pewno się każdej drużynie w ekstraklasie przydaje. Przydaje się widzewowi. Mam nadzieję, że będzie się przydawał dalej. Bo, bo to jest naprawdę fajny, raz jeszcze powtórzę, fajny piłkarz. Pachnie Barceloną, jak oglądasz Alvareza Piotrek? Tą obecną tak, zdecydowanie. I to nie jest komplement. <grystanie> Realna opcja, <grystanie> konkurent dla Krychowiaka do transferu tak, do Barcelony. Tak jest. Wydaje mi się, że Alvarezowi brakuje jednego i jest to Kerk. I tych dwóch zawodników, jeżeli będzie, to widzewie grało razem, to naprawdę będzie fajnie, bo. Umówmy się, widzew nie posiada zbyt wielu technicznych zawodników. Są to raczej tacy ciężcy wyrobnicy. E Ogólnie tak, faktycznie dobrze. Tych, tych podań bezpiecznych może trochę za dużo, może faktycznie trochę tego polotu by się przydało, ale też nie oszukujmy się, że ruchu w tej trzeciej, tercji ofensywnej widzę, nie ma za wiele, więc, więc też takich podań gdzieś penetrujących linię defensywną rywala, no ciężko, ciężko jest coś takiego zrobić. Myślę, że będzie ta wiosna, będzie naprawdę fajna w wykonaniu Alvarez'a i ode mnie też będzie, wydaje mi się, że całkiem nie. To ocena. Mhm. To może zaczniemy od tych y, ocen, Fran Alvarez, twoim zdaniem? Sześć. Też dam sześć. I będziemy zgodni trzy szóstki. Ja też dam sześć. Ernester Piłowski zagrał 1852 minuty, trzy bramki, <coughs> dwie asysty, ten status młodzieżowca stracony w połowie roku. No to jest jedna z ofiar w ogóle istnienia tego przepisu, bo ja jestem przeciwnikiem całej tej konstrukcji przepisu o młodzieżowcu. Po prostu jeśli ktoś się nadaje to gra i, ty, i, i, i tyle. I to nie znaczy, że Ernest się nie nadaje, bo też e, zaznaczmy, że ten zawodnik potrafi całkiem sporo. Teraz cierpi przede wszystkim dlatego, że może się okazać, że tak czysto piłkarsko jest trochę lepszy od Antka Klinka. Może jest trochę lepszy od Dawida Tkacza i może to on powinien właśnie występować na skrzydle, ale koniec końców e, cierpi, występuje przede wszystkim na ławce rezerwowych po utracie tego statusu młodzieżowca i no moim zdaniem to jest jakby przykre efekt tego, że ten przepis w ogóle obowiązuje. Tak? E, dlatego też bardzo trudno będzie mi jakąś ocenę, ocenę wystawić, bo uważam, że ten przepis krzywdzi zawodników, którzy przekroczą ten magicznie 22 rok życia i tym skrzywdzonym może też być Terpiłowski. Szybko z oceną, ode mnie będzie, będzie piątka, było kilka ciekawych, fajnych występów. Trochę żałuję, że w tych końcówkach Ernest ma świetną dynamikę, super, super szybko biega, potrafi się gdzieś fajnie odnaleźć, kiwnąć. Trochę mi zabrakło do wyższej oceny tego, żeby w tej końcówce na podmęczonym rywalu to potrafił wykorzystać. Mam nadzieję, że. że na wiosnę dostanie trochę tych szans i udowodni, że zasługuje na coś więcej. Ja nie zgadzam się tu z, z przedmówcami. Ja nie powiedziałbym o Ernestie Terpioskim, że to jest zawodnik, który ma drybling. On jest bardzo jednowymiarowy i w zasadzie ma jeden pomysł na to, jak spróbować minąć rywala. Kiedyś jeden z, z moich znajomych będąc na testach, akurat po drugiej stronie Torów, dostał taki komentarz od trenera, fajnie, ale tylko umiesz taki zwód, czy coś jeszcze? I, i, i mam wrażenie, że tu u Ernesta jest podobnie. Trochę zgodzę się z tym, co powiedzieliście, czyli ten status młodzieżowca, natomiast nie tyle go skrzywdził, co wypromował. I, i te plotki, które były gdzieś jeszcze w zeszłym roku, tak, o zainteresowaniu ze strony Włochów, to tak trochę można między Między opowieści z chuj i paproci włożyć, bo, bo to bardziej my myśleliśmy, że coś jest. Czy my o tym mówiliśmy niż faktycznie, faktycznie było. Zawodnik, który no też nie jest zdziwieniem, to, że, że zawodnik, któremu podziękował już trener, trener myśliwiec tak, i, i którego będziemy chcieli po prostu kolokwialnie mówiąc, opędzlować, co może być stosunkowo ciężkie. Raczej spodziewałbym się rozwiązania kontraktu i tego, że Ernest gdzieś znajdzie zatrudnienie, może w pierwszej lidze. Ale, ale... No, ocena, mówię, trzy powiedziałem? Między trzy a cztery. To trzy. Ja powiem pięć i myślę, że Ernest pogra tu trochę dłużej. Terpiłowskiemu dam czwórkę, bo... Ta jesień bardzo, bardzo słaba i to, o czym mówisz Maciek, że jest słaby dribbling. Mi brakuje u niego decyzyjności, ta właśnie ostatnia rzecz, na przykład wychodzimy z kontrą, jest 3 na 3 i jak Ernest ma piłkę, to ja wiem, że Małe szanse są na to, że on poprawną decyzję podejmie, ale ma jeszcze kupę czasu, żeby, żeby się tej decyzyjności nauczyć, żeby tych konkretów było. Tak, bo w polskich realiach to więcej. jest cały czas młody zawodnik. Tak. I Paweł mimo Groszka. wszystko, trzy bramki, dwie asysty, to, to, to na skrzydłowego nie jest jakiś oszałamiający. Yy, może bilans, ale. Na przestrzeni całego, całego roku uważam, że to jest bardzo słaby bilans. No bardzo słaby bilans, tak, ale są, widzę, wie też którzy, zawodnicy, którzy mają ten bilans yy, jeszcze, jeszcze. Gorszy. Andrzej Ciganiks. Bramka ze stalą mielec cudo. A reszta? Ze względu na jego nazwisko jestem bardzo nieobiektywny. E, te, ale taki już zupełnie serio. No, widać jakiś progres u, u Andrzejsa. Coś tam się, coś tam się ruszyło bo pamiętam te, te początki i pamiętam siedzę na wloży prasowej niedaleko redaktora Kukucia i, i pamiętam, że przy każdej kolejnej wrzutce od redaktora Kukucia również leciała bardzo ciężka wrzutka. One były donikąd, one, one tak wrzutki wędrowały. Wrzutki Kukucia były donikąd? <laughs> bardzo ja odważne byłem... stwierdzenie. Nie? no to <laughs> ja nie spodziewałem się, że będziemy atakować też kogoś innego. Absolutnie, niż piłkarzy, wrzutki, no. wrzutki redaktora Kukucia bardzo celnie no, docierały okay. do Andrzeja Wygrubiony tak nawet. jest. Teraz coś się poprawiło, trochę się, trochę się ruszyło. Wydaje mi się, że też, też gdzieś tam się znalazła ta pozycja na boisku, która trochę bardziej odpowiada i z przodu i z tyłu. Andrzej w kilku ostatnich meczach prezentował się co najmniej nieźle. I myślę, że, że trener, trener myśliwiec gdzieś tam do niego dotarł i, i będzie coraz lepiej, bo przyszedł jako zawodnik bardzo średni. A wydaje mi się, że w tym momencie trochę się mimo wszystko rozwinął. Cyganik z cztery gole, 4 asysty, więc ten Puchar tutaj tro, troszkę nadrobił. W lidze jest mm. e, słabi, no ale na ile słabi? Cztery. Zawodnik, który przychodzi do widzenia nie po to, żeby grać w nim pierwsze skrzypce, tylko po to, żeby być do rywalizacji i, i się rozwijać. I widzę progres względem pierwszych jego spotkań, a, a tego jak kończyliśmy, e, kończyliśmy rundę. Ode mnie szóstka, dlatego że okazał się naprawdę dobrym piłkarzem. Wywalczył swoje miejsce w pierwszym składzie. Yy, gra, strzela, chociaż faktycznie przypomnę sobie taki okres, w którym yy, zrobiłem jakąś grafikę do, do studia meczowego. Sprawdziłem skute skuteczność tych podań. Faktycznie, ile procent podań było celnych, dośrodkowań było celnych w wykonaniu Ciganiksa I kiedy się okazało, że na całkiem dużej probie jest to procent 12. To chwilę się zastanowiłem, czy faktycznie jestem gotów w ogóle gdzieś te liczby publikować, czy, czy chcę to robić. Natomiast 12% było bardzo, bardzo mało i, i byłem, bardzo się wahałem. Teraz wygląda to dużo lepiej, dlatego. Też oceniam go pozytywnie. Czy znaczy ja dałbym mu jeszcze tak wrócę piątkę, ale mam wrażenie też, że za szybko ten ląd u niego czasami gdzieś jest odpalany. Tak? Puławy. Puławy pogrubić na przykład. Czwórkę. Możemy pogrubić, pogrubić czwórkę, ale zostaniemy przy czwórce, a nie przy cienkiej piątce. U mnie piątka będzie, bo pamiętam, pamiętam jeszcze tego te super dośrodkowania i inne dziwne rzeczy. Ode mnie też piątka, a półkę wyżej, chociaż grał zaledwie pół roku, oceniam Juan bizę. dla mnie piłkarz, który naprawdę błędów się ustrzega, no i nawet bym powiedział, że ta szóstka jest u mnie pogrubiona. Dla mnie Hiszpan jest jednym z największych pozytywnych zaskoczeń tej rundy. Maciek, zgodzisz się? Mm, tak, chociaż ja nie wiem czy zaskoczeń, bo miałem wrażenie jakoś tak od początku, że, że nawet od tego meczu już z pierwszego, który zagrał nieoficjalnie w, w meczu ze zniczem, to już było widać, że to jest kawał, kawał zawodnika. U mnie też szóstka, jeżeli Żyro i Szota dostali po piąteczce, dobrze pamiętam? Tak jest. To, to Juan Imbiza, o którym mówiłem, że jest najlepszym dla mnie środkowym obrońcą w widzewie, musi mieć szóstkę, duży spokój. Szkoda tego odnowienia się kontuzji, ale jakby braliśmy to na, na klatę, gdy wracał za szybko. Tylko, że taka była potrzeba, potrzeba chwili, wyleczy się i, i będzie solidnym punktem obrony widzowa. Antek, tak przypomnę, tylko, że e, u ciebie była piątka dla Sylwy, piątka dla Żyry, szóstka dla Szoty, a Ibiza dostanie siódemkę. Siódemka i ta gradacja też, chociaż przyjąłem trochę inne kryterium niż, niż Maciek, ale ta gradacja musi zostać zachowana. Najlepszy nasz stoper w tym roku. Z bramką mnie też było bo punkt wyżej. Ode mnie też siódemeczka, pewny punkt drużyny bez, bez jakichś ordynarnych błędów. Dobrze operuje piłką, fajny, fajny gracz i Hiszpan. Także wszystko się zgadza. I powiem wam, że Biza wskakuje na miejsce numer dwa. Jak ktoś gra dobrze, to za długo nie ma co o nim mówić. Po prostu robi widzewie swoje i to jest w ogóle chyba jego największa zaleta. Nie wiem, czy też mi się takie wrażenie, odkąd przyszedł, zaczął grać w pierwszym składzie, to kibice naprawdę rzadko o nim mówili. Ani w komentarzach się nie pojawiał, ani na trybunach jakoś tak. On był jak sędzia, który nie popełniał błędów. Niewidoczny nie, w Jeżeli mówimy o liczbach i tych 12%, o których Antek wspominał, Cyganiksa, to ja nie przytoczę w tej chwili e, tej liczby, ale poziom skuteczności i Ibiza to jest, e, to jest na, na takim poziomie, że, że za głowę można się, można się łapać, jak tam w poniedziałki u nas, e, czy, czy we wtorki jest ta trzecia połowa, to i to Ibiza zawsze... Duże wrażenie robi na nas liczba. Na mnie też. Szóstka pogrubiona, dałbym siódemka, ale faktycznie 819 minut w tym roku, no bo doszedł Nie, jesienią. Bartłomiej Pawłowski, czy to jest, waszym zdaniem, kandydat na to, żeby powalczyć o miano. Robotnika roku do Gdzieś tak z tyłu głowy waham się między 7 i 8 w tym moim zestawieniu. Czemu 7? Jest jakiś problem zdrowotny. Oglądaliśmy też Bartka, szczególnie w tym sezonie, trochę słabszego. Gdzieś trochę może przygaszonego. Gdzieś szukającego formy swojej dyspozycji. Stąd ta myśl o Z drugiej strony no, wpływ na grę widzewa jest niebagatelny. Są liczby przede wszystkim. Więc tutaj chyba nawet będzie ciężko, ciężko dyskutować, zresztą nawet bałbym się tej dyskusji po prostu, bo to te liczby Pawłowskiego bronią, najzwyczajniej w świecie. I bez tych liczb nie ma punktów, a bez punktów nie ma punktów, a bez punktów nie ma utrzymania, to to, to wszystko jest bardzo ważne. Dlatego 8 i, i mówię, to, to zawahanie wynika tylko z tego, że, że Pewnie już niektóre problemy zdrowotne też powodowane są wiekiem, eksploatacją piłkarza na, na przestrzeni lat, tym, że to nie jest zawodnik, którego jakoś bardzo często dotykały urazy, więc też w końcu musiało się coś pojawić ode mnie, 8. Tego się trzymajmy. Bartek miał kilka, miał taki okres, gdzie, gdzie był bardzo irytującym graczem, przynajmniej bardzo irytował mnie i to, to była gdzieś chyba ta wiosna 2023, kiedy. Chciał aż za mocno, jeżeli ktoś chce za mocno, no to, to, to staje się męczące. I były momenty, kiedy można było zagrać lepiej, kiedy można było do kogoś odegrać, a on bardzo chciał ciągnąć tą drużynę, że on wydrybluje siedmiu obrońców, on strzeli z daleka, on zrobi wszystko. Chciał zostać tym, tym robotnikiem roku, chciał zostać hajerem przodowym, no nie wyszło za bardzo. Także, także no ta wiosna trochę cieniem się rzuca na to wszystko. Oczywiście jest to wyjątkowy zawodnik, jest to... Jest jest to kawał piłkarza i to nie ulega żadnej wątpliwości, ale ode mnie siódemeczka. Siedem, osiem, może coś innego? 6. No ta kontuzja pleców. Trochę tego szkoda, bo, ale z drugiej strony też wcale nie najgorzej punktowaliśmy. On też wrócił, wrócił szybko, bo pojechał do magika, jak, jak to nazwał Daniel Tanżyna u ciebie. I, i, i wrócił ale wrócił nie na swoją pozycję. I to mam taki mały znak zapytania, bo, bo Bartek mówił o tym, że czuje się skrzydłowym, że tam się czuje najlepiej. Pamiętamy, jak skończyła się próba przestawiania i zmiany pozycji mu w Śląsku-Wrocław na bardziej defensywną, bo, bo, bo na rolę wahadłowego. Ale to może być ciekawa zmiana, bo Bartek sam o tym też w wywiadzie dla meczyków wspomniał, że ta szybkość już jest trochę gorsza. Ty mówiłeś o tym, że ta szybkość nawet widzenia nie jest najwyższa. Także 6. 6. Tak jak mówił Piotrek, ta, ta wiosna troszkę gorsza, ale jesień jak grał to, to, to był tym zawodnikiem wiodącym, także 6. Ja mu dam ósemkę ze względu na wiosnę właśnie, chociaż cała drużyna cieniowała, chociaż Pawłowski był gorszy niż jesienią zdecydowanie te, te, tej wiosny i nawet niż jesienią ubiegłego roku też zdecydowanie ale mimo to strzelił pięć bramek i był jedynym zawodnikiem Widzowa, który ciągnął grę. Jak już na nikogo nie można było liczyć, to on z tym Lechem Poznań gdzieś urwał się chociaż raz i, i dawał takie mikro nadzieje na, mm. na lepszy wynik. Stąd ode mnie, ode mnie ósemka, ale o Bartku Pawłowskim też rozmawialiśmy więcej w diabelskim młynie, ja tam odsyłam, jak ktoś chce dłuższej dyskusji, a tu już pędzimy tak jak Dominik Kun pędzi na boisku. Czy ty jesteś fanem biegania w polskiej piłce, czy... To nie przesłania u ciebie całego obrazu. O, czy, o co mi chodzi? No, jeśli mówimy o Dominiku, no to ja nie jestem w stanie gdzieś tam mu wbić, nie wiem, wiele szpilek, albo właśnie wytykać jakieś takie czasami no, podania do nikogo, no bo ja jestem tym zawodnikiem, jeśli chodzi o cechy wolicjonalne i o to, ile razy mi zagrał już na nosie, ile razy ja już go skreślałem z tego widzewa, tak w cudzysłowie skreślałem. No to on zawsze gdzieś się pojawia, zawsze gdzieś to wybiegał miejsce i dlatego. Kiedyś Iwica Olicz powiedział, że brat, brat mu, kiedy był jeszcze młodym piłkarzem, brat powiedział mu, że piłka nożna to prosty sport, w którym trzeba biegać i on biegał i dobrze biegał i dobiegał się pierwszego składu w Bayernie Monachium. I Trochę tak jest z Dominikiem Kunem. Dominik jest, ten jego drybling jest taki mocno nieporadny, czasem taki, taki człapiący, dosyć zabawny i też tak. Tak miałem. Ja mówię: Dobra, ten kun to przepadnie już w tej ekstraklasie, już siedem razy go tam zjedzą, i, i tak dalej. Po czym Dominik wychodzi i daje w miarę radę. Tak? Nie, można, nie można powiedzieć, że jest jakimś wiodącym zawodnikiem, że Dominik jest nie wiem, filarem widzewa, i tak dalej, ale nie można też powiedzieć, że jeżeli wchodzi na to boisko, to, to nic od siebie nie daje. Strzela. Bardzo ważne bramki dla, dla widzewa. Jest tam, gdzie trzeba być, więc to też jest, też jest istotne. I faktycznie no, to jego bieganie w widzewie się przydaje, bo, bo czasami, kiedy już większość oddycha rękawami albo nie za bardzo wie, co robić, to nagle gdzieś z ziemi wyskakuje Dominik Kun, i za to ode mnie taka solidna szóstka. Pięć. Jakbym miał jednym słowem określić Dominika, to, to użyłbym tego słowa, które masz za plecami, czyli robotnik, żołnierz, ale taki, na którym my nie będziemy rozwijać kluba, jeżeli my chcemy gdzieś iść do przodu to powinniśmy powoli zastępować ludzi nawet tych u których mamy duże zasłu którzy mają duże zasługi bo uważam że za powinniśmy się gdzieś tam rozwijać i, i Dominik ty to też fajnie określiłeś w tym swoim poprzednim w diabelskim Młynie z poprzednim od 60 minuty tak żeby gdzieś tam zabiegać rywala tak ale Chciałbym, żebyśmy budowali od pierwszej minuty akcję na zawodnikach z troszkę większymi możliwościami i wachlarzem możliwości niż ma Dominik. I mam wrażenie, że będziemy, jak wyzdrowieje Sebastian Kirk. To jest właściwie zawo definicja zawodnika, któremu dałbym piątkę mhm. mnie, w tej skali. Ode mnie też taka ocena. Jakby mecz z Beskidziem był w 2023 roku, to mhm. pewnie by się zakręcił koło Robotnika Roku, tak? Może dostanie nagrodę publiczności. Maćku, zaczniemy teraz rozmawiać o zawodniku z numerem 23, Paweł Zieliński. Coś ma w sobie z to znaczy charakteru, walki, odmówić mu nie można. Z umiejętnościami piłkarskimi czasami bywa różnie, ale nie zawiódł mnie. Nie, też nie. Też mnie nie, nie zawiódł. Dał tyle, ile się spodziewałem po, po Pawle. Bardzo sympatyczny zawodnik. Zawodnik, który też, myślę, że przedłużając kontrakt, godził się z rolą yy, rezerwowego, czy, czy, czy kogoś, kto yy, kogo będziemy wykorzystywać w tych takich momentach, żeby mecz uspokoić. Sprawdził się w Widzewie, Myślę, na tyle, na ile jaki ja względem niego miałem yy, miałem oczekiwania. Yy, nie dał nic yy, więcej ponadto. Między 4 a 5. Taką Zastanawiam się cały czas, co, co, co dać. I jak asystowo, nic. Asysty, 0. 4. No to, to jest duży problem, bo to zależy od tego, czego wymagamy od zawodnika. Bo ja uważam, że on spełnia oczekiwania jak najbardziej, a skoro spełnia oczekiwania, to, to zasługuje na to, żeby go oceniać pozytywnie. Zasługuje na to, żeby, żeby dostać 5. I, I myślę, że tak podejdę do tematu. Ja się spodziewałem, że to nie jest zawodnik, który w jakikolwiek sposób poradzi sobie w Ekstraklasie. Jakoś tam dał, dał, dał radę, więc, więc wydaje mi się, że ode mnie będzie też piąteczka. tak. Ja się przychylę do tego, co powiedział Maciek, czyli faktycznie jak na Pawła było dobrze, jak na Widzew było pewnie ciut gorzej i u mnie jednak oczko niżej niż ma to Miloś, który dostał 5 i Paweł Zieliński z czwórką. Marek Hanousek. Czy to będzie Maćka, druga, siódemka? Zaraz się przekonamy, ale zaczynamy teraz od o, ode mnie. Antka. Zawodnik niezbędny tej drużynie, w tym kształcie, w którym ona jest. Zawodnik, który popełniał błędy jesienią i nie można też tak całkowicie obojętnie obok nich przejść. Natomiast no jest, ma, ma niebywały dar zabierania piłki rywalom. Niewiarygodny po prostu. Jest to zawodnik, który chyba najlepiej rozumie grę w piłkę w całej tej drużynie, w takim rozumieniu, w jakim, w jakim ja uznaję futbol. I, i, I to mnie bardzo cieszy, bo oprócz tego, że rozumie, co załóżmy. Że jest punktem wyjścia do grania w piłkę nożną, to jeszcze umie to rozumienie przenieść na swoje umiejętności, co, co już w ogóle daje bardzo dużo jakości, szczególnie na jego pozycji, szczególnie w środku pola, szczególnie w destrukcji, w której on się przede wszystkim sprawdza. Uważam, że wiele tych jego błędów popełnionych na przestrzeni sezonu, na przestrzeni roku całego kalendarzowego wynika, też często z tego wynikało, też często z tego, że po prostu sytuacje już były bardzo trudne, że to, to no, no nie da się drużyny ratować w każdej sytuacji, nie da się zagrać doskonale, idealnie i myślę, że przez to stawiam Marka na równi z Henkiem i daję dziewięć. Daję ósemkę. Pan profesor Widzewski, Sergio Busquets, nie jest szybki, nie jest teoretycznie silny, trochę chudy, a robi świetną robotę. Wie, gdzie stanąć, wie, gdzie pójdzie piłka, zanim pomyśli o tym podający. Także na równi z chękiem go stawiam, podobnie jak Antek, mocna ósemka tytułem też z podbudowania napięcia, marek numer 25, a 25 to jest też liczba lat, którą ten fanków w 24 roku świętować będzie, czyli ja czyli te Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam ATF. Natomiast co do liczby, byłoby 8, gdyby nie mecz z Jagielonią, daje 7, ale to taką też, też grubą. Natomiast gdyby nie ten mecz z Jagielonią na jesień 23, to byłaby 8. Ale Marek obok Henia najpewniejszy punkt, te liczby, o których y, mówiliście panowie, jeżeli chodzi o odbiory kosmiczne. I gdyby był rok, dwa lata młodszy, chociaż już nawet teraz y, zastanawiałem się, jakim cudem Marek nie dostał powołania, chociażby po to, żeby go sprawdzić, bo jeżeli jesteś najlepszy na swojej pozycji, a uważam, że jest najlepszy, jeżeli chodzi o odbiór w, w, w polskiej lidze, o, o tym mówią liczby, to... Y, to Aż znak, duży znak zapytania, czemu nie został sprawdzony w reprezentacji. Może trochę na wyrost, ale mam wrażenie, oglądając te mecze naszej reprezentacji z Czechami, że, że, że wcale by nie odstawał od partnerów. Z Jagielonią dla mnie błędy, marka, oczywiście, tak, są, ale te błędy też są takie. Duży niefart. Niefart, właśnie. Tak. To do tego, do tego chciałem zmierzyć. Ale żeby... niefart, który skutkował ostatecznie tym, że wyjechaliśmy stamtąd bez punktów, a powinniśmy wyjechać z, z trzema, bo Jagielonia. No, poza tym nie, nie stworzyła sobie jakichś takich turbogroźnych y, sytuacji. Powinniśmy ten mecz zdecydowanie wygrać. I właśnie jeśli te błędy, 7 gdzieś przeczytałem w statystykach, chyba extra stats na Twitterze, aż 7 błędów prowadzących do gola, nie był pewnie sam zamieszany w te akcje. Oceniali dwóch zawodników, którzy hmm. najwięcej się do tego przyczynili, ale ja sobie nie potrafię wyobrazić meczu oprócz Jagieloń, chyba. Nie przypominam, y, żebym miał do Marka jakieś wielkie pretensje w tym roku. Y, może gdzieś tam się zamieszał w te, w te straty gola, ale dla mnie to był prawie, prawie tak jak powiedział Piotrek, pan profesor, dla mnie piłkarz prawie bezbłędny i jeśli mamy tutaj zaszaleć, to ja chyba postawię jedyną dziewiątkę właśnie Markowi za to, że był naprawdę na takim poziomie konstans, co Widzewowi najbardziej brakowało. Tej stabilizacji, tego żeby być po prostu piłkarzem, kto, na którym można polegać, trochę mhm. jak na na Zawiszy? Tak. Trochę, trochę też jego rola delikatnie się zmieniła i mam wrażenie, że trochę będzie się zmieniać, bo przed przyjściem Juana i Bizniem, czy się zgodzicie, to on był tą panią na poczcie, która rozstawiała stemper przy każdej akcji Widzowa. Teraz już mniej tych zadań takich do rozgrywania. Tylko, wyżej. Eee, ty Tylko może uwolnić. Trochę tak, wyżej jest. Tak, Tak, tak. I, I to granie w trójce środkowych pomocników w linii eee, też, też fajnie Marek w tym funkcjonuje. Włączam przycisk windy, zjeżdżamy w dół, a tutaj 338 minut Łukasza Zjawińskiego. Ten zero goli, zero asyst. Panowie, szybka chyba będzie e, to ocena. Samo oceny? Samo Jeden. Dwa. Dwa, bo końcówka była nie najgorsza. Ja dam dwa, bo nikomu nie dam jedynki, chyba? No nie, jeśli tkacz miał dwa, no to Zjawiński też dwa. Jeśli Letnioski miał trzy, to, to, to dam dwójkę. Winczu dwójka, tak? Tak. Czyli mamy 1-2-2-2, to jest 18 miejsce, czyli niestety ostatnie. Martin Kreutz-Riegler, piłkarz, którego zastąpiliśmy Luisem Silwą i pytanie, czy dobrze zrobiliśmy? No i Uważam, że dobrze, że, że zamieniliśmy, e, zamieniliśmy Martina na Luisa, dlatego że poziom podobny ja zawsze dostawałem palpitacji serca jak widziałem zagrania od Martina w kierunku partnerów z, z linii obrony, które były bardzo na styku jeżeli chodzi o napastników ocena, którą dałem Luisowi to było 4? no i to 4 zostawiam też przy, przy Martinie, ale trochę zeszliśmy z, z, z księgowa troszkę mniejszy wulgłowy ma przy, przy przelewach ja chyba Luizowi dałem 5, to tutaj dam pogrubione 4. I chyba nawet mogę to uzasadnić tak na szybko. Mam po prostu wrażenie, że, że Martin no, był nieprzestawialny na bok obrony. No, to, to jest ta zaleta, którą ma Luis da Silva. Martin jednak miał ten jeden swój wymiar i, i tego jednego wymiaru się trzymał. Też dostanę przy, przy czwórce. Dałbym pewnie piątkę, gdyby trafił z, z Lechem no ale nie trafił więc no i też miał takie czasami momenty w których potrafił się mimo wszystko rzadziej niż w pierwszej lidze, zdecydowanie rzadziej, mm -hmm. ale gdzieś wykrzeszyć jakiś tam fal niezauważony przecież w tak, tak, jednym tak. z meczów sędzia nie podyktował karnego a, a chyba powinien, nie wiem czy to było w tym roku, ale to, to tak charakteryzowało Greg reutz który wcale mniej jakichś takich elektrycznych zagrań niż nasz sympatyczny Portugalczyk, nie miał ode mnie też czwórka, zgadzamy się panowie, e, ocenę wyżej dam Klimkowich może za nisko, tylko 5, dam pogrubione 5 za ten mecz z Lechem Poznań, no ale powiedzmy sobie szczerze, że no to była jedyna bramka antka, dołożył do tego jedną asystę. Jest w tym chłopaku dużo przyszłości, tak jak mówiliśmy o Tkaczu. I cieszę się, że to on jakby jest tym młodzieżowcem numer 1, bo absolutnie sobie na to zapracował, ale też oczekujemy od niego później. W następnych meczach więcej więcej tych konkretów, których długo brakowało i ten mecz z Lechem był takim przełamaniem, a później znowu ta, ta forma trochę e, zjechała i tak się składa, że jesteśmy na antku. Pięć, ja mówię pięć od razu, nie będę nawet budował e, napięcia i, i nie dlatego, że dostałem od ciebie dobrą herbatę i, i szklankę wody, ale po prostu się zgadzam z tą, z tą twoją oceną, bo... E, to jest zawodnik, który, jeśli jesteśmy zmuszeni do grania młodzieżowcem, moim zdaniem powinien wychodzić jako ten młodzieżowiec z uwagi na to, jak wygląda kadra widzewa, z uwagi na to, jak on działa w spotkaniach. No i gdyby tak boisko było jakieś 100 metrów dłuższe, tak, czyli 50 metrów dorzucamy za jedną bramką, 50 za drugą, no to pewnie Antek byłby jeszcze lepszy i dałoby nam trochę więcej pociechy czasem tego boiska. Brakuje też, może chcielibyśmy więcej od niego liczby, więcej jakości na tym skrzydle, ale pięć jak najbardziej zasuszone. Piotrek? Zgadzam się. Piąteczka ode mnie. Myślę, że jak Klimek potrafiłby wejść trochę lepiej w te mecze, czyli ta pierwsza sytuacja byłaby bardziej udana, to, to on by się budował. A jak czasami jest tak, że wejdzie, pierwszą sytuację trafi w słupek, to później trochę, trochę ciężej mu się gra. Ale mimo wszystko fajny zawodnik, który był krytykowany, znaczy krytykowane było przyjście Klimka do, do, do Widzewa, a udowodnił, że ma sporo jakości. Mhm. Maciek? Sześć. Wiedziałem, że się wyłomiesz i to widziałem po wzroku. <grystanie> On tak w ogóle do nas łypie czasem. Znaczy, że <grystanie> <grystanie> ja ten wzrok, tutaj tak się trochę. Sześć, dlatego co może dziwić w kontekście oceny, którą dałem też Bartkowi Pawłowskiemu, bo to jest ta sama ocena. Natomiast raz, że mówił chyba Antek o tej grze jako młodzieżowiec, a ja uważam, że Antek jest z kolei, mówi od Antku Klimku, że jest tym gościem, który. Na ten moment niekoniecznie gra dlatego, że jest młodzieżowcem, tylko dlatego, że jest po prostu dobrym zawodnikiem. Z bardzo dużą według mnie, jeżeli będzie tak się rozwijał, jak się rozwija do tej pory przyszłością. Lewa noga, prawa noga, e, większej różnicy nie ma. E, mocne uderzenie, dobre e, dorzucenie. E, niekonwencjonalny dribbling, nie, nie jest tak jednowymiarowy, jak, jak to mówiłem w przypadku Ernesta Terpiowskiego. E, I na takim dużym. E, ja to powiem tak, że dla mnie bez układu nerwowego, bo y, nie wyjdzie mu jedno dorzucenie, drugie dorzucenie to nie jest gość, który za chwilę się gdzieś tam zamknie w sobie i, i potem już w zasadzie będzie zjazd do bazy, tylko y, nie wyszło raz, nie wyszło drugi, no to wyjdzie trzeci, tak? Nie, nie wyszło teraz. Blink spróbujemy, spróbujemy jeszcze raz. Y, ja mam taką nadzieję, że duża przyszłość przed Antkiem i, i, i wszystko mówiąc, opędzlujemy go za jakiś czas, za porządny pieniądz. Tego mu życzymy, tego sobie życzymy. Ostatni czterej zawodnicy, czwórka też przy kolejnym z tych piłkarzy jest wymowna, bo dokładnie 400 minut rozegrał w 2023 roku, a mimo to zdołał strzelić dwie bramki i dwie asysty, to o czym mówiliśmy, czyli Jagielonia, Białystok obecnie, ale oceniamy oczywiście tylko mecze w Widzewie. Piotrek, jak oceniasz Christophera Normana Hansena? Nieodżałowany Krzysiek Hansen. Ja byłem, jestem i pewnie pozostanę fanem jego talentu. I bardzo żałowałem, że odchodził z widzewa, bo ja wiedziałem, że ten gość potrafi grać w piłkę i on zrobiłby dobrą robotę. Trudno było też. On dobrze gra na pozycji Bartka Powłoskiego i tam może trochę, trochę dlatego w tym, w tym widzewie gdzieś nie zagrzał, nie zagrzał dłużej miejsca. Wiemy o konflikcie z, z trenerem Niedźwiedziem, wiemy, że, że głównie dlatego, dlatego odszedł. Do ruchu raczej nie trafi. Do ruchu raczej, raczej nie trafi, ale jeżeli mamy oceniać to, co, to, co zrobił w widzewie, to. No powiedzmy no pogrubiona czwórka ode mnie. E, mimo tego, że jestem fanem talentu, to, to za, wiele, za wiele gdzieś tam nie, nie udało mu się zrobić, e, a szkoda. Maciek? Między 3 a 4, ale chyba zostanę przy czwórce za bramkę w, z Legią. Z drugiej strony powinienem odjąć zabrak podania do marka Hnoska w, w tej ostatniej akcji. E, A potem dodajesz za Gola z Piastem. Potem dodaję za Gola z Piastem. I... Który był nie w tym roku, więc się nie liczy. Reakcja, <grym> 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 faktycznie. E, no. Powiem Ci tak Maciek, jakby on podał do Marka Hanowska wtedy, to ja bym mu dodał dzisiaj dziesiątkę, nawet jakby już więcej widzę, wie nie zakro. <grystanie> nie, ja by, by, staram się być w miarę obiektywny i rozpatrywać rzeczywiście Mówię całe obiektywnie. Obiektywnie. jedną akcję, natomiast e, tak jak mówił Piotr, e, ta sama pozycja co Bartek i dla mnie jakby nie było dziwne, jeżeli na jednej szali mam postawić Bartka, a na drugiej Krzysztofera Normana Hansena, to Bartek wygrywa i to jakby nie, nie ma dla mnie zdziwienia, że... Że, że Hansen nie grał albo nie grał tyle, ile by chciał, bo z drugiej strony pamiętam też spotkania, w których był wystawiany od pierwszej minuty i nie robił szału. Bo to nie jest tak, że ja mam wrażenie, że duża część z nas pamięta go, jeżeli chodzi o widzę, właśnie z bramki z piastem i z bramki z legią. Ale nie pamięta, że w pierwszej jeszcze lidze on miał naprawdę bardzo dużo spotkań rozegranych od pierwszej minuty i nie robił absolutnie szału. Może nie to środowisko, czasami takie. Że w innym środowisku nagle się zawodnik sprawdza, odszedł do jakiegoś roli powodzenia i, i, i tyle. I ta czwórka zostaje. Ja powiem pięć, bo to dobry piłkarz, bo dał dużo dobrych zmian. Przede wszystkim z ławki wyglądał bardzo dobrze. No i faktycznie na więcej, najzwyczajniej się, się nie zasłużył, bo też nie miał okazji więcej, więcej zrobić. To jest taka ocena, baza powiedzmy. Ja doceniam, doceniam jakość, doceniam ładne gole doceniam ważne gole, doceniam dobre zmiany, za to jest piątka i ode mnie też piątka, chociaż z dużym minusem za ten brak podania do Marka naprawdę, to jest pochudzona piątka bardzo tak, pochylona komik, -komik, -komik, -komik. sansem zapisana <laughs> może być, ale naprawdę dwa gole dwie asysty w 400 minut to jest bardzo, bardzo rzadki obrazek Fabio Nunes, czyli piłkarz, który wiosnę stracił praktycznie całą, ale tą jesienią się odkuł i to na niespodziewanej pozycji, bo to jest prawe skrzydło. Licząc z Pucharu Polski, to są trzy gole i cztery asysty, bardzo dobry, bardzo dobry bilans. No i Maćku, co sądzisz o Fabio Nunesie? Czy to jest piłkarz, który cię częściej irytuje, czy częściej zachwyca? Irytuje, yy, za często zwalnia akcję, zaczeka na to, aż przyjdzie jeden, drugi obrońca. Nie uważam, żeby te liczby były jakieś super, biorąc pod uwagę fakt, że całą rundę zagrał, czy może nie całą, ale bardzo dużą część zagrał na, na, na tej nowej pozycji. Dwa, trzy błyski dla mnie to jest trochę <coughs> przepraszam, to jest trochę za, za mało, czwórka i ponad czwórkę ja nie, 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 nie podskoczył Fabio. Antek ja mam ochotę poddymić, żeby coś się działo, wiesz, że chcę podtrzymać tę pastę dawania takich pozytywnych ocen. Powiedziałbym pewnie sześć, żeby tutaj wejść w jakąś polemikę z Maćkiem, ale trochę mi chyba sumienie nie pozwala. To jest inny zawodnik na prawym skrzydle, to jest inny zawodnik na boku obrony. Mam wrażenie, że cały czas szukamy takiego prawdziwego miejsca dla Nunesza w, na boisku. Cały czas myślę, będzie toczyła się walka o to, czy, czy to prawe skrzydło faktycznie jest tym miejscem. I myślę, że Daniel Myśliwiec potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby być pewnym, że, że tam będzie z niego największy pożytek. Okazuje się, że chyba tam może być. Ode mnie będzie piątka. Jak Fabio, moim zdaniem, nie zasługuje na dużo gorszą ocenę. Potrafił zrobić różnicę, czasem szarpnąć, czasem jest jednak bardzo, bardzo nieskuteczny, nieudolny. Przed tym urazem spowodowanym przez rakoczego w meczu z, z Krakowią. Fabio był doskonałym lewoskrzydłowym i nawet pamiętam mój, mój znajomy, który pracuje w PZP, nie zajmuje się szkoleniem. Twierdził, że jest to zdecydowanie najlepszy zawodnik widzewa po wejściu do, do ekstra klasy. Ode mnie piątka, bo. Jeżeli są już błyski, to one są bardzo spektakularne, i a ja lubię spektakularność. Nie będę się tutaj e, jakoś tam krygował specjalnie, więc troszkę wyżej za tę spektakularność ma u mnie. Ode mnie piątka z plusem, bo jednak jak na niedługi czas, mimo wszystko na tym skrzydle, bo zadomowił się tam na koniec, ale ten prawie cały rok to był, to był albo kontuzjowany, albo na lewej obronie. To jednak tam coś, coś, coś tam pokazał, więc na to te pogrubienie tej piątki zasłużył, ale koniec roku mnie rozczarował. Na tych skrzydłach musi się dziać więcej: musi być więcej liczb, musi być więcej szumu, wiatru i, i bramek. Przedostatni zawodnik w naszym plebiscycie Patryk Stępiński, kapitan. Ja myślę, że jeśli nie jestem dziś za bardzo surowy, jeśli najniższa ocena, jaką wystawiłem. Przypadła w udziale z Jawińskiem, oczywiście zasłużenie. Jeśli Julek Letniowski dostał trzy, to z czystym sumieniem mogę dać Stępińskiemu grube trzy. Powiem grube trzy, a nie cztery, dlatego że po pierwsze, na początku, zaczynając naszą zabawę niezwykłą, nie wiedziałem, że możemy dawać grubę, ale jak już zaczęliście rozdawać te grubę na prawo i lewo, bo jesteście tacy niezdecydowani. No za kursy, no, nie? Tak, ja, też, też słyszałem coś takiego, żebyście co coś takiego. Nie? Zobaczycie, co się będzie działo przy ostatnim nazwisku, odwróciliby kompletnie. Oj, i tak, i się okaże, że. No dobra, nie 11. Zasługuje, zasługuje na no, mimo wszystko dosyć niską ocenę, dlatego że, że gdzieś, gdzieś przestał, przestał dojeżdżać, gdzieś w pewnym momencie pojawiło się dużo błędów. Pojawiły się, się sytuacje, w których my, my drżeliśmy, kiedy był na boisku, był przy piłce, gdzieś gubił się w tym wyprowadzeniu od własnej bramki. No, miałem taki obraz Patryka Stępińskiego w tym roku, który po prostu nie jest tym pewnym punktem drużyny, który powoduje u mnie drżenie serca, kiedy widzę, że ma piłkę gdzieś w okolicy własnego pola karnego. No, chyba właśnie za te nerwy. Zasługuje na dosyć niską ocenę. Ja liczę na to, że on jeszcze znajdzie, znajdzie jakieś dobre miejsce dla siebie. Może nie będzie to miejsce akurat w Widzewie, ale, ale wiem, że ten, ten piłkarz może zagrać dobrą grę na ekstraklasowym poziomie też, bo udowodnił to w, w tym sezonie powrotu Widzewa do elity. Pokazał, że, że można, że jest w stanie tam dojechać, i myślę, że jeszcze nie jest po tej drugiej stronie rzeki, natomiast w tym, w tym roku no, nie wyglądał dobrze. Ode mnie też trójka i, i, i to w zasadzie chyba tyle. No, Patryk dla mnie nie jest ekstraklasowym zawodnikiem. Zagrał w tej Ekstraklasie w dobry fragment, ale ogólnie jest, jest zawodnikiem, który tam po prostu nie dojeżdża i nie zmieści się w żadnym, w żadnym klubie, czy to na ławce, czy, czy już w ogóle w podstawie. Także trzy i dużo, dużo szczęścia i powodzenia gdzieś w dalszej karierze, bo jest fantastycznym człowiekiem. Cztery. Za wiosnę sześć. Za jesień 3 eee... więc cztery pogrubione, może być. Nie, cztery pogrubione, nie no, Zróbmy po prostu, po prostu cztery. Zawodnik, któremu w cudzysłowie eee, zrobił zmianę ustawienia. Janusz Niedźwiedź, e, bo, bo w dwójce Patryk już nie wygląda tak dobrze na środku. Prawym obrońcą on już nie jest. E, więc, więc szkoda. W ustawieniu z trzema obrońcami jako ten półprawy, z tym nie zgodzi się pewnie obecny szkoleniowiec Wizewa, który też go tam nie widzi. Wyglądał znacznie, znacznie lepiej. Kto wie, może losy byłego szkoleniowca Widzewa i już można chyba powiedzieć, byłego kapitana Widzewa ponownie się połączą. Ja tego życzę, bo. bo... Bo Patryk jeszcze, tak jak Mantek mówił, na, na, tu się z Piotrem nie zgadzę. W, w ekstraklasie w ustawieniu z trójką pogra, w ustawieniu z dwójką według mnie już już nie. Ja dam mu pogrubioną czwórkę za to, że zagrał ponad 2000 minut. Był długo piłkarzem podstawowym, więc też nie chcę go skrzywdzić oceną, która no nie wiem, oscyluje w granicach piłkarzy, którzy, którzy grali. Trzy, cztery razy mniej, więc siłą rzeczy mniej widzowowi dali. A, a on dał bardzo dużo. A dwa pogrubienia świadczyły o tym, że dostaje bonusowy punkt. I to jest nowy punkt programu. Oczywiście. This is Dallas. <laughs> Ale ja czekam, co wyjeżdża z tym rondziciem. Cały czas ja siedzę tutaj. Od... Garta pułapka to Cały <laughs> Nie wiem o co chodzi w ogóle. Nie? Makao i po makale. Przejdźmy może do Imad Rondicza. aklamację kol... on zostanie robotnikiem roku. Myślę, że zgoda, nie? Imad Zdecydowanie. Okej, okay. wchodzę w to. Znale, no, jedną... Ja się zgadzam. Maćku? <grym> to coś w tym. No, no i może. Się... Tak jest przegłosowanie. Liberum, liberum veto, bo y, bardzo bliska mi osoba nie darowałaby mi <grym> Madarondicza y, właśnie tym y, tytułem. Chociaż życzy mu jak najlepiej oczywiście, jak każdemu Widzewiakowi, ale nie jest fanem jego talentu, można tak powiedzieć. Y, I ja się zastanawiam, czy faktycznie... Coś w tym piłkarzu jest, no bo nie da się okłamać liczb. To jak Paweł Zarzeczny mówił, że poszedł w dziennikarstwo sportowe, bo w sportowym nawet Wojciech Jaruzelski nie mógł z 1-0 zrobić 0-1. No to tutaj 669 minut, 4 gole, 1 asysta. Jeden piękny gol ze Stalą Mielc, który też się przyczynił do tego, że znaleźliśmy się w ćwierćfinale Polski. No strzela... Średnio co 167 minut to jest dobry wynik, jak na klasy To jest dobry wynik, jak na napastnika, a jednocześnie to poruszanie się, to ile daje zespołowi, mi czegoś u rondicza brakuje, więc jestem ciekaw waszych ocen. Ze swoją się jeszcze wstrzymam. I... Pogrupiona piątka. Imad Rondić jest y, takim typem napastnika, trochę jak był Dimitar Berbatov. Lepiej mądrze stać niż głupio biegać. Y, I taki jest y, imat on potrafi się odnaleźć w polu karnym, wie gdzie stanąć, wie gdzie przyłożyć nogę. Myślę, że jeżeli tych minut będzie więcej, to, to ta skuteczność też się jeszcze poprawi, tych bramek będzie, będzie jeszcze więcej. Oczywiście do tego też będzie potrzeba trochę gdzieś ruchu z tyłu, żeby tą, tą, tą defensywę rywala rozerwać, ale jest to dobry zawodnik, który. Ma przed sobą całkiem, wydaje mi się, niezłą niezłą przyszłość. Nie wiem, czy, czy jako jakiś super snajper, super podstawowy napastnik y, widzę wa, pewnie, znajdzie się ktoś lepszy, y, ale na ten moment dla mnie jest lepszym, y, lepszym zawodnikiem niż y, Jordi Sanchez. Sanchezowi dałem cztery, więc tu dam też cztery. Rondic jest, ja znowu w sensie jest, tu z Piotrem nie zgodzę, gorszym napastnikiem dla mnie niż Sanchez, ale ma coś, czego Sanchez nie ma. Czyli niewiarygodną czutkę do tego, gdzie stanąć, żeby spadła mu piłka na nogę, pod nogę, na głowę. Piotr też użył porównania do Berbatowa, ja użyję porównania do trochę innego napastnika. Postura kompletnie inna, ale do Pipo Zagiego, który też gdzieś właśnie wsadzał sobie nogę i strzelał bramki, brzydkie często. Rondisz też jakiejś wielkiej urody bramek nie ładuje, mówiąc kolokwialnie. Że cztery. Ja powiem tak, nie ma równoległego świata, w którym ma drądzić wytrzymuje porównanie z Berbatowem albo Inzagim. Nie ma, nie ma, po prostu nie ma, on nie istnieje i, i no, nie jestem w stanie chyba tego przełknąć, aczkolwiek uważam, że z perspektywy całej drużyny rondić przy naszej grze, szczególnie teraz jesienią, ale też myślę, że, że na wiosnę też by to było, mogło mieć dużo, dużo lepsze zastosowanie. Jest trochę bardziej przydatny tej całej ekipie niż, niż Jordi Sanchez. Tak mi się wydaje, o tym też mówiłem przy ocenie Hiszpana i no, no, mimo tego, że nie jest ani nowym Berbatowem, ani nowym pip to, to u mnie moja ocena to szóstka. Bardzo powoli ważyłem, czekałem na to palące spojrzenie Maćka, ale, ale chyba jestem tego, tego pewny, tego co, co powiedziałem. Tak, tak, taktycznie, on się całkiem nieźle znajduje na boisku. Gdyby tak obejrzeć sobie mecz i tylko, tylko patrzeć na Imada, no Rondicia, to pewnie można go dużo bardziej docenić, ale myślę, że to, tak mogłoby być z każdym piłkarzem na boisku, więc jest to tylko truizm, takie gadanie dla gadania. Natomiast ja, ja chyba go cenię. Był taki moment, że uznałem, że jest wart trochę więcej niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Dla mnie czwórka. Bo tak jak Stępiskiego oceniłem na czwórkę, a dał, nie wiem, bardzo dużo właśnie tych minut, bardzo dużo takiego, takiej pracy, którą nie przekujemy w bramki, w asysty, chociaż Stępiskiego jedną bramkę strzelił. Rondisz te bramki strzelał, takie trochę, no, z wyjątkiem Stalimielec do Pustaka, gdzieś jakaś taka zabłąkana ta piłka była. Boiskowo on mnie nie przekoduje, ale może przekona wiosną, nie, nie wykluczam. Z drugiej strony to też jest taki zawodnik, to chyba jest taka cecha, taka, taki czubakizm, który on ma w sobie po prostu, bo, bo tak gra, gra czubak w warce, że ta piłka po prostu spada, sobie, że spiesama spada mu na nogę, spada mu na kolano, na biodro, na brzuch, na, na, na cokolwiek. No, on jest tam, gdzie ona spada. To. On się podsuwa pod tą piłkę, żeby na niego spadła. To, to tak, trochę tak jakby wszedł, nie wiem, pod prysznic. To, to, to jest jego działanie, i, i mam wrażenie, że, że to, to też ja doceniłem. Skuteczność to jest jego absolutny atut i, i tego mu nie, nie mam zamiaru odebrać, ale czwórkę stawiam pogrubioną, więc będzie miał punktów wcale nie 19 tylko. 20. Tym samym zakończyliśmy nasz plebiscyt robotnika roku na trzecim miejscu Bartłomiej Pawłowski. Drugi naszym zdaniem wspólnym e, był Henry Hrawas, który minimalnie przegrał z markiem Hanowskim. Marek Hanowski robotnik roku. Złota piłka już na trybunach była mu rozdana. Balondor e, dostał. Dziś dostaje od nas tytuł robotnika roku. Z tym wyborem się trudno nie zgodzić, panowie. Tak słowem zakończenia. Myślę, że, że tak, mamy bramkarza, mamy, mamy środkowego pomocnika, mamy e, skrzydłowego, czy może drugiego środkowego pomocnika, to, to, to zobaczymy. Także szkielet jest, ale z tego szkieletu wypadnie nam podstawa, więc zobaczymy. Jest to zastąpić Antek. No, no jest, jest, jest praca do, do wykonania, ale cieszy mnie to, że gdzieś tam na czwartym miejscu znalazł się też Juan Biza. Myślę, że zasłużenie jak najbardziej. I gdyby kogokolwiek zapytać o to, jakby tę pierwszą trójkę zestawił, to, to myślę, że tych trzech zawodników by się w niej znalazło. Można dyskutować. Dla mnie Bartek Pawłowski faktycznie jest tym, tym trzecim w minionym roku, ale, ale można dyskutować, czy, czy, czy Rawas, czy, czy Hanusek na szczycie. Myślę, że zostawiamy wiele pola do popisu tym, którzy, którzy nas obejrzeli. Minimalne zwycięstwo Hanouska zasłużone, Piotrek? No, ja uważam tak jak, tak jak Antek, no, tych, tych dwóch piłkarzy na, na dwóch pierwszych miejscach spokojnie można wymiennie zrobić i, i tutaj nie będzie żadnej krzywdy, czy, czy Hanousek, czy, czy Rawas na pierwszym miejscu to jest i tak, i tak super. Ale więc... bądźmy tacy zdecydowani, bo obaj daliście taką samą notę, jeżeli taką mam samą być, notę jeżeli mam i Hanuskowi. Jeżeli mam być, jeżeli mam być zdecydowany, ja, ja bym stawiał na pierwszym miejscu Henka Rawasa, więc jeżeli mam tutaj się wypowiedzieć, to tą pogrubioną dałbym przy Rawasie. Jakbyś mnie zmuszał, też bym dał przy Rawasie, ale i tak uważam, że obaj zasługują na dziewiątkę. Macie ty też dwie siódemki, która jest mocniejsza? Marka Hanowska, bo tam przeważył ten mecz, ten niefart z, z Jagielonią. Także dla mnie to podium jest takie, które ja sobie gdzieś tam wymarzyłem, to jest złe słowo, ale takie, które widziałem, jak rozpoczynaliśmy ten, ten program. Czyli to Bartek namieszał swoimi ocenami. Tak, swoją dziewiątką. tutaj Jedna, zrobił. Jedną dam. Nawet no on trzeba. Bo się myśli, że przychodzisz do kogoś, że masz na coś serione. wpływ, a on już to, no, dawno to wie. Nie masz wpływ. Jeszcze ja. w tym swoim Excelku to liczę, wiesz, tam coś klikam, pitu, pitu. Nie poszedłem do Fryzjera przed odcinkiem, ale nieprzypadkowo o nim wspomniałem właśnie, więc może coś w tym, coś w tym było. Mam nadzieję, że dobrze się z nami bawiliście. My bawiliśmy się raczej dobrze, bo mogę powiedzieć za chłopaków, widzę po ich minach, że mimo długich. <laughs> Bo średnio, czyli suprosze. Takie było tak na 5. dałbym piątkę. Dałbym piątkę. pogrubioną. Więc nie, nie, nie było tak e, tragicznie, nie usnęli, to jest dla mnie wielki sukces, chociaż siedzimy tu już czwartą dobę, oceniliśmy wszystkich. E, mam nadzieję, że Wam się podobało i nie zapominajcie, żeby swoje podium również w komentarzu e, umieścić dla zasięgu. No niestety jest to potrzebne, także łapka w górę, subskrypcja, byłbym zobowiązany. A dziś robotnika roku. Ze mną na sektorze widzę wybierali Piotrek Baleja. Dzięki bardzo. Antek Figlewicz. Dziękuję. I Maciek Winczewski. Dziękuję. Dziękujemy za obecność i zobaczymy się, myślę, już niedługo na tym kanale. Podobnie, a Robotnika Roku będziemy wybierać chyba za rok, jeśli się taki format Wam spodoba, jeśli się przyjmie. Do widzenia.